siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy w 8. już odcinku 6. seta. Wita Michał Kwietko-Bębnowski. Po tygodniowej nieobecności wita Piotr Złoch. I jak zwykle Filip Korfanty. Dziś przede wszystkim dla Was mamy oczywiście 9. kolejkę plus ligi, ale zanim 9. kolejka się zaczęła, mieliśmy mecz tym razem niezaległy, a rozegrany awansem. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w środę podejmowała BBTS Bielsko-Biała. Mecz 13. kolejki, ale rozgrywany już teraz. No, mecz, który się odbył. W sumie tyle można by było o tym meczu powiedzieć, no ale powiemy jeszcze dosłownie 2 zdanka. Chyba to, co najważniejsze w tym spotkaniu, to fakt, że Andrea Gardini dał znowu odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. Pierwszy raz w tym sezonie dał odpocząć Samowi Dero. Zastąpił go Rafał Szymura, no i dostał nagrodę MVP. Szansę dostał też po raz drugi z rzędu Krzysztof Rejno, tym razem nie za Łukasza Wiśniewskiego, a za Mateusza Bieńka, a w trakcie meczu na boisku pojawił się też Kamil Semeniuk. Patrząc na wynik tego spotkania, na wynik poszczególnych setów, można się było domyślać, że jednak wyszedł podstawowy skład, wyszli jednak zmiennicy, no i oni zagrali bardzo dobrze. Rafał Szymura skończył 11 z 15 ataków, Kamil Semeniuk, który wszedł na boisko w 3. secie, skończył 8 z 9 ataków. No, bardzo dobry występ, ale na pewno trzeba wziąć tutaj pod uwagę to, że przeciwnikiem Zaksy nie była drużyna najwyższej klasy. Podsumowując, w naszej lidze jak do tej pory wiemy 2 rzeczy. Zaksa wygrywa wszystko, Bielsko przegrywa wszystko, no i w tym meczu to się potwierdziło. Dla zespołu z Bielska-Białej jest to już 8. porażka i odkąd powstała profesjonalna liga piłki siatkowej jest to najgorszy start zespołu, to znaczy przez 8 kolejek nie zdobyli punktu. Do tej pory żadnej drużynie nie udała się taka w cudzysłowie sztuka. W środę mieliśmy mecz rozegrany awansem z 13. kolejki, a 9. kolejka rozpoczęła się dzień później w czwartek od meczu w Bełchatowie. Tam PGE Skra podjęła ONICO Warszawa i choć wygrała do zera, no to nie można na pewno powiedzieć, w przeciwieństwie do tego meczu rozegranego dzień wcześniej w Kędzierzynie, że był to mecz jednostronny. Tak, miałem możliwość obejrzenia tego spotkania. Moim zdaniem ten mecz był bardzo wyrównany i pomimo tego, że Skra wygrała 3-0, to ONICO Warszawa postawiło dosyć trudne warunki. Już w pierwszym secie mieli w sumie dużą szansę na to, żeby go wygrać. Nie mógł się strzelić Mariusz Wlazły z zagrywką. No, na 4 zagrywki zepsuł 3. Kończył mało ataków. Myślę, że tam była spora szansa, żeby Warszawa tego seta wygrała. W kolejnych też była walka dosyć wyrównana. Zapadła mi taka ciekawa sytuacja w 2. secie, kiedy najpierw Lisinac atakował z pipa, a druga sytuacja to na przestrzeni 4 akcji Lisinac zablokował 3 razy, zdobył 3-punktowe bloki przez 4 akcje. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym tydzień temu i Ty, Michał, mówiłeś właśnie, że on to jest zawodnik, który notuje dosyć mało bloków punktowych, no to widocznie chyba nas Serb słucha i wziął sobie do serca to, co Ty powiedziałeś. No nie wiem, czy nas słucha, czy nas nie słucha, ale my posłuchajmy jego. Srećko Lisinac wypowiedział się dla klubowej telewizji Skry Bełchatów. Między innymi właśnie też o tym ataku zza linii 3 metra, o którym wspomniałeś. Często atakuję na treningach z 6 strefy. A, nie wiem, to wszyscy jesteśmy zawodnicy, to kto gra na środku czy na przyjęciu, wszyscy trenujemy z tą samą piłką i atakujemy z każdej strefy. To jest dla mnie normalnie. Nie wiem, ale ja lubię to, lubię z każdej pozycji atakować i grać na każdej pozycji. Może nie jestem w stanie grać z każdej pozycji, ale na treningu się staram, żeby wszystkie elementy rozwijać i pomóc drużynie jak najbardziej z każdej strefy albo z każdej pozycji. Ja pomogłem, ale też zawodnicy nasi pomogli mi, rozgrywający, przyjmujący, atakujący z zagrywką, żeby ja to mógł zrobić. Oni mi też pomogli, ja pomogłem im, oni mnie. Wszyscy razem pomogliśmy jedni drugimi i zagraliśmy dobrze, graliśmy mecz i bardzo się cieszymy. Ataki z pipa, praca nad wszystkimi elementami siatkarskiego rzemiosła, no i kto wie, czy gdzieś w dalszej perspektywie swojej kariery Srećko Lisinac nie spróbuje swoich sił może na przykład na pozycji atakującego, bo akurat takich rozwiązań już kilka w środowisku siatkarskim było. No i takich przykładów można by pokazać wiele. Takich rozwiązań kilka było. Takie rozwiązanie było testowane właśnie ze Srećko Lisinacem. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację. Nie wiem, czy to było chyba 2 sezony temu, gdzie Skra miała problem na pozycji atakującego. Kontuzjowany był Mariusz Wlazły. No i musieli szukać gdzieś pomysłu, jak tę dziurę załatać. No właśnie Srećko był próbowany również po przekątnej z rozgrywającym, ale z tego co pamiętam, no to rewelacyjnie mu tam jednak nie szło. Tak, tylko że oczywiście no, była to sytuacja wtedy nieco wymuszona. Nie wiemy do końca, jakby to wyglądało, gdyby na przykład Srećko dostał szansę w lidze koreańskiej bądź lidze japońskiej, gdzie no, czystymi warunkami fizycznymi mógłby tutaj dominować nad rywalami. Tak czy inaczej, Srećko Lisinac, najlepiej punktujący zawodnik PGE Skry Bełchatów w tym spotkaniu. No i to podobnie jak w przypadku Kuby Kochanowskiego i Indykpolu AZS Olsztyn, no to nie jest to coś, co jest bardzo zaskakujące i to nie jest coś, co jest bardzo dziwne i wyjątkowe. Tak, a środkowy na pozycję atakującego to właśnie nie byłby na pewno jakiś odosobniony przypadek. Pamiętam, że przecież Dyma Muserski grał na ataku, a jeszcze dawno temu były takie czasy, kiedy w Cuneo Cwetan Sokołow grał na pozycji środkowego. No i został przedstawiony przez Roberto Piatce wówczas na pozycję atakującego. Wracając do przebiegu tego spotkania, kiepski mecz wydaje się, że zagrał Milad Ebadipour. On tylko w pierwszym secie kończył ataki, natomiast w dwóch kolejnych nie został zmieniony, ale atakował łącznie jeszcze 6 razy, żadnego z tych ataków nie skończył. No i raczej nie był to udany występ Birańczyka, można powiedzieć, że chyba kolejny. Za to kolejny dobry występ zanotował Bartek Bennosz. On może nie zdobył aż tak dużo punktów, bo nie był aż tak wykorzystywany po prostu przez Grzegorza Łomacza w ataku, no ale na te 15 piłek, które dostał, skończył 9. No też przede wszystkim dołożył bardzo groźną i momentami punktową zagrywkę i to zwłaszcza w tych ważnych momentach, w końcówkach, no bo choćby właśnie tego ostatniego trzeciego seta i tym samym cały mecz, to on zakończył asem, no a tam podobnie zresztą jak w pierwszej partii gra toczyła się na przewagi. Tak, ten as serwisowy w trzecim secie padł dosyć szczęśliwie, ponieważ piłka zahaczyła taśmy i tym zmyliła trochę przyjmujących zespołu z Warszawy. Ale to nie skrzydła PGE Skry Bełchatów były tutaj decydującym elementem. Wydaje się, że jednak to właśnie środek, czyli postawa wspomnianego już wcześniej Lisinaca, ale również i Karol Kłos. Świetny mecz. No i to byli zawodnicy, którzy no, zdobyli, jeżeli chodzi o liczbę punktów, no to akurat środkowi zdobyli Bełchatowie punktów zdecydowanie najwięcej. No i to lewe skrzydło tym razem aż tak punktodajne nie było z uwagi na słabszą postawę Ebadipoura. Odnośnie zespołu z Bełchatowa warte podkreślenia jest, że cały mecz zagrał Robert Milczarek, natomiast nie pojawił się ani na moment Kacper Piechocki. Z tego spotkania swojej drużyny dosyć zadowolony był Stéphane Antiga. Posłuchajmy jego wypowiedzi dla telewizji klubowej PGE Skry Bełchatów. No, fajnie było. Naprawdę jestem zadowolony wrócić tutaj jako trener ONICO Warszawa i no, spędzałem już 5 lat tutaj, czyli bardzo zadowolony. Niestety przegraliśmy, chciałbym wygrać, no jak wszyscy my, ale skra dzisiaj była mocnie. Mamy dobrą drużynę, młodą drużynę, możemy grać cały czas lepiej. I było widać, że pracowaliśmy dobrze już i myślę, że na miesiące temu nie byliśmy w stanie grać tak dobrze jak dzisiaj. Nawet że nie wygraliśmy żadnego punktu, to jestem zachwycony. A teraz no, brak zwycięstwa. Stéphane Antiga dość zadowolony, no ale patrząc choćby na fakt, że jednak Warszawa punktów żadnych albo chociaż nawet jednego seta nie wywiozła, no to nie wiem, czy taki w pełni zadowolony być może, zwłaszcza, że no, brakowało mało i chyba brakowało przede wszystkim znowu Wojtka Włodarczyka i Nikoli Georgiewa. Patrząc choćby w statystyki, no to widzimy, że to znowu nie był dobry mecz ani Macedończyka, ani doświadczonego już przecież Włodziego. Tak, Wojtek Włodarczyk dobrze radził sobie w ataku w pierwszej partii tego spotkania. Skończył tam chyba 4 z 6 piłek i dosyć dobrze radził sobie z blokiem, to znaczy potrafił ten blok obijać w sposób dla siebie korzystny. Natomiast w kolejnych partiach, im dłużej trwał ten mecz, no już Wojtek słabł w ataku i w końcu został zmieniony przez Guillaume'a Samikę. No, który trzeba też dodać od razu, też nie zaliczył najlepszego meczu. Z kolei jeśli chodzi o Nikolę Georgiewa, to może warto tutaj dodać, że on skończył tylko 6 z 15 ataków, ale został tylko raz zablokowany, nie robił dużo bezpośrednich błędów. Wydaje mi się, że forma Macedończyka idzie w górę, może tego w liczbach nie widać, ale właśnie to, że nie robisz tylu błędów na pewno jest na korzyść i coś, czego mi u niego teraz brakuje jeszcze, tak optycznie, to chyba za mało siły wkłada w ataki, to znaczy on jest dosyć często podbijany, a wydawałoby się, że to są ataki takie no, na czysto, że obrońcy nie powinni sobie radzić z takimi piłkami, a mimo tego jego ataki są podbijane, ale wygląda to coraz lepiej. Z kolei jeśli chodzi o jego zagrywkę, on bardzo dobrze zagrywał i w pierwszym secie miała miejsce taka ciekawa sytuacja. W momencie zagrywki Georgiewa Skra była w ustawieniu P1, to znaczy Mariusz Wlazły był ustawiony na lewym skrzydle i Georgiew zagrywał chyba 3 razy i trzykrotnie Mariusz Wlazły ustawiał się do przyjęcia i chyba przyjął wtedy 1 piłkę. Nie najlepszy występ Nikoli Georgiewa, ale za to chyba najlepszy jak do tej pory występ Sharona Vernona Evansa. On wszedł w 3. secie zastępując Nikolę Georgiewa, wcześniej również wchodził na zmiany, na krótkie zmiany w 1. i 2. secie, no i to chyba był jego najlepszy jak do tej pory mecz na parkietach Plus Ligi. No i ten kłopot bogactwa, jak się wydawało przynajmniej przed sezonem, Stéphana Antigi na pozycji atakującego, no to tutaj faktycznie okazuje się, że no, młodziutki Kanadyjczyk może być alternatywą dla nieco zawodzącego Macedończyka. Kolejny bardzo udany mecz Bartka Kwolka i tutaj muszę przyznać, że no, to on i Kuba Kochanowski zdecydowanie wyrastają na najjaśniejsze postaci póki co tej niepokonanej kadry juniorów. Ja bym jednak nie zapominał też o Tomku Fornalu. I Mateuszu Masłowskim. Macie panowie prawo do swojej racji, a jednak uważam, że no Bartek Kwolek no tutaj zdecydowanie, podobnie obok Kuby Kochanowskiego, to są najważniejsze punkty drużyny no odpowiednio z Warszawy i Olsztyna. Tomek Fornal oczywiście bardzo istotny i jak już wspominaliśmy w kilku poprzednich odcinkach, to nie jest tak, że ja nie doceniam Tomka Fornala, bo ja też oczywiście zawsze z uznaniem wyrażam się o tym, gdy gra Tomek. Natomiast to Bartek Kwolek z uwagi też na słabość swoich kolegów na pozycji atakującego i partnerów w przyjęciu bierze na siebie grę, no i muszę przyznać, że ja jestem bardzo zbudowany tym, że Bartek uzupełnia swoją grę o nowe elementy, w tym na przykład jaki blok i ten blok zdecydowanie poprawił. Tak, Bartek Kwolek ma w tym momencie już więcej punktowych bloków niż w całym poprzednim sezonie, więc tu na pewno widać u niego duży postęp. Bardzo dobry występ Kwolka właśnie i to nawet w przyjęciu. Wydaje się, że on nie jest najlepszy w tym elemencie, ale akurat w spotkaniu z bardzo dobrze zagrywającą Skrą nie był dziurą, bardzo dobrze sobie radził. Natomiast no, słabo w tym elemencie wypadł Wojtek Włodarczyk, co jest w sumie trochę zaskakujące, patrząc na linię przyjęcia Włodarczyk, Kwolek, Wojtaszek. Jest to bardzo podobne zestawienie jak było w Olsztynie, to znaczy Włodarczyk, Śliwka, Żurek. No i w tym sezonie Wojtek Włodarczyk w przyjęciu wygląda dużo gorzej niż to było w Olsztynie. I nie tylko zresztą w przyjęciu, ale chyba w każdym elemencie. Może poza zagrywką ta akurat wygląda u niego trochę lepiej. No i to jest też o tyle ciekawe, że często mówi się, że zagrywka jest właśnie papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. To by wskazywało na to, że Wojtek jest przygotowany nawet lepiej niż to miało miejsce w Olsztynie. No ale nie przekłada się to właśnie na pozostałe elementy. Przejdźmy może do tego, co się działo w Lubinie. To już kolejny dzień, piątek, godzina 18, no i mecz telewizyjny Cuprum Lubin, Asseco Resovia Rzeszów. No i o ile dla Cuprum ten mecz zaczął się o 18, to dla Resovii chyba dopiero o 19. Wy widzieliście ten mecz, panowie, także powiedzcie coś, jak to wyglądało, jeśli chodzi o wasze odczucia. Tak, Resovii mecz zaczął się chyba po 10-minutowej przerwie i to i tak nierówno z jej końcem, bo Resovia na początku 3. seta dostała żółtą kartkę za spóźnienie się właśnie, za spóźnione wyjście z szatni po przerwie. To sytuacja bardzo nietypowa, a faktycznie te pierwsze 2 sety to był pokaz gry Łukasza Kaczmarka. Znowu zresztą Kaczmarek po raz kolejny pokazał, że jest no, absolutnie najważniejszą postacią drużyny z Lubina, ale jednocześnie był to pokaz antygry drużyny Resovii Rzeszów, no bo trzeba przyznać, że to, co zaprezentowali w 1. secie w szczególności, no w 2. już troszeczkę mniej, ale również, no to była z moim zdaniem jakaś katastrofa. Tak, nie przypominam sobie tak na szybko takiego seta, żeby Resovia tak wysoko go przegrała, tak szybko i w tak beznadziejnym stylu. No, na całe szczęście to był taki pierwszy mecz, kiedy Resovia przegrywała 2-0 i udało jej się ten wynik wyciągnąć na swoją korzyść. To ja jeszcze może się wetnę jako ta osoba, która tego meczu co prawda nie widziała, no ale mogła w jego trakcie patrzeć na statystyki, gdy ja spojrzałem właśnie po 1. secie, no i zobaczyłem takie cyfry, takie liczby. 11 ataków skończonych z 12 i do tego 11 zagrywek wykonanych tylko w 1 secie, w tym 1 zakończona asem serwisowym. Fajnie to chyba skomentował Piotrek Świniarski, jak dobrze pamiętam, na Twitterze, który powiedział, że to po prostu jest koń. No i takim koniem faktycznie był Łukasz Kaczmarek i z tak grającym, atakującym, to w sumie trudno się dziwić, że Resovia nie miała zupełnie czego szukać w tym 1. secie. Może posłuchajmy, co na temat jego gry powiedział Bartek Lemański. Źródłem wypowiedzi jest telewizja klubowa Cuprum Lubin. Dostaliśmy trochę w pierwszym secie, gdzie jak Kaczmarek wszedł na zagrywkę, to ciężko było skowiek zrobić i byliśmy bezradni. Jak się okazuje, nawet i najmocniejszego konia można zajechać. No i właśnie trudno oczekiwać od Łukasza, że będzie miał taką skuteczność jak w pierwszym secie. Łukasz stopniowo zaczął słabnąć, a brakowało mu wsparcia z lewego skrzydła. To znaczy wciąż nie ma Roberta Tekta i jak się okazuje, jest to duży problem dla ataku Lubinia. Miloš Terzić i Kate Pupart nie zaliczyli najlepszego meczu pod tym względem. I dużym problemem właśnie był atak lewego skrzydła Lubinian. Natomiast w drużynie Rzeszowi MVP Jakub Jarosz. Trzeba przyznać, że konsekwencją wykazał się trener Asseco Resovii Rzeszów Serniotti. On wystawił w podstawowym składzie dokładnie tę samą szóstkę, która ograła Indykpol AZS Olsztyn. No ale tym razem ta konsekwencja niestety nie opłaciła się, bo ten wyjściowy skład nie radził sobie tak dobrze, jak radził sobie skład już w zmienionym zestawieniu, czyli właśnie z Lukasem Tichaczkiem, Dominikiem Depowskim i oczywiście Dawidem Dryją. To chyba jego pierwszy występ w tym sezonie w dłuższym wymiarze czasowym. Tak, jego pierwszy występ, podobnie jak Przemysława Smolińskiego, który zaczął ten mecz w szóstce zespołu z Lubina. Dużą rolę właśnie w tym meczu dla Rzeszowi odegrali zmiennicy. Bardzo dobre wejście Dawida Dryi, bardzo dobre zagrywki, dobra postawa w ataku. U niego rzuca się w oczy bardzo, jak to powiedział Łukasz Kadziewicz, ruchomy nadgarstek, to znaczy on potrafi piłkę wygiąć w dowolnym kierunku. Nie sprawia mu to dużych kłopotów, przez co jest bardzo groźny w ataku. Do tego 3-punktowe bloki, na przykład jeden bardzo ładny blok pojedynczy Pipa. A jeśli mówimy o zmiennikach, to też bardzo dobre wejście Mateusza Masłowskiego. On zmienił grającego nie najlepiej Pawła Ruska i mi się zdaje, że już nieuchronnie zbliżamy do meczu, w którym Mateusz Masłowski wystąpi w końcu w pełnym wymiarze czasowym, to znaczy będzie grał w ustawieniach, gdzie Rzeszowia przyjmuje zagrywkę i gdy Rzeszowia zagrywa, a Paweł Rusek wyląduje prędzej czy później już na ławce, bo oprócz tego, że Mateusz Masłowski wniósł dużo pozytywnego, jeśli chodzi o taką czysto techniczną stronę, to bardzo pozytywnie wpływał chyba na kolegów swoim zachowaniem. Bardzo dobrze ich potrafił zmotywować, pobudzać do walki. Bardzo jasna postać Rzeszowi w tym spotkaniu. To jeszcze zapytałbym was, panowie, o Elvisa Krastinsa, bo to był drugi z rzędu mecz, w którym on zagrał w szóstce i zagrał całe spotkanie. No i znowu, ja nie widząc tego meczu, ale patrząc na statystyki, widzę, że on znowu skuteczność w ataku miał dość mizerną, ale jeśli chodzi już o samą efektywność, to aż tak źle nie było. Czy to był kolejny mecz, w którym właśnie wykazał się tym samym, co w starciu z Indykpolem AZS-em, czyli taką cierpliwością i spokojnym gdzieś nabijaniem piłki na blok, co potem przełożyło się na to, że te liczby może nie są zbyt imponujące. Elvis zagrał bardzo podobne spotkanie jak z Olsztynem, to znaczy to, co ty właśnie mówisz. Pokazywał cierpliwość w grze, czyli że jak miał trudne piłki, to nie starał się za wszelką cenę ich kończyć, tylko nabijał na blok albo kiwał, ale było to spotkanie moim zdaniem minimalnie gorsze przez to, że dosyć szarpał przyjęciem, to znaczy nie mam na myśli, że przyjmował źle, ale zdarzyło mu się kilka piłek przyjętych niedokładnie. Natomiast na uwagę zasługuje jego bardzo ładny as serwisowy, to znaczy piłka uderzona z piątej strefy do pierwszej, trafiła niemalże idealnie w linię, kompletnie zaskakując linię przyjęcia Lubinian. Ogólnie jednym zdaniem bardzo podobny występ jak w meczu z Olsztynem. Bardzo podobny występ, ale ja uczciwie przyznam, że akurat tutaj Elvis Krastins to nie była ta postać, na której skupiłem swoją uwagę i taka chyba też będzie jego rola w drużynie z Rzeszowa, czyli on raczej nie będzie postacią pierwszoplanową. No i tutaj ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Kuba Jarosz, i trzeba przyznać, że on miał już w tym sezonie gorsze momenty, ale to już jest drugi jego bardzo dobry mecz. No i zasłużona nagroda MVP. Pierwszy i drugi set w jego wykonaniu nie najlepsze, ale Kubie udało się wrócić do tego meczu. Zagrał rewelacyjnie w tiebreaku. Został dwa razy zablokowany, tam chyba przy stanie 5-5, ale dostał dużo piłek, aż 11 od Lukasa Tichaczka w tym secie i skończył 7. Najważniejszy punkt zespołu Rzeszowi. I właśnie na podstawie występu tego zawodnika ja mam taki wniosek, że Rzeszowia dobrze wygląda pod względem fizycznym, to znaczy im nie dał się we znaki 5-setowy mecz. Bardzo dobrze Rzeszowia wygląda pod tym względem. To są wasze opinie z perspektywy telewizji, a posłuchajmy też opinii kogoś, kto ten mecz oglądał z perspektywy hali. Po tygodniowej absencji, podobnie jak w przypadku Piotra, wraca do nas Maciek Piasecki. I jak ten mecz wyglądał z takiej perspektywy? Zaledwie 1 punkt za Asseco Resovią Rzeszów. To z pewnością nie było to, na co liczyli kibice i siatkarze Cuprum Lubin przed pojedynkiem z rzeszowskim zespołem. Wszystko ze względu na to, że rywalizacja pomiędzy tymi drużynami w ostatnich latach toczyła się jednak pod wynikowe dyktando Cuprum Lubin. Ostatnie 5 pojedynków, 4 zwycięstwa ligowe siatkarzy z Lubina. 2 ostatnie sezony, poprzedni 3-0 w Lubinie, wyraźne zwycięstwo Cuprum. No i po cichu liczono, że w hali lubińskiego RCS-u nie inaczej będzie w ostatni piątek. Niestety z perspektywy gospodarzy okazało się, że Cuprum starczyło pary na 2 sety. W 3 kolejnych odwrócony wynik i MVP tego pojedynku dla Jakuba Jarosza. Nieprzypadkowo mówię o Jarskim, nie dość, że człowiek z Wrocławia, dodatkowo tych dolnośląskich wątków całkiem sporo. Olek Śliwka chociażby, silna grupa na trybunach kibiców z Jawora pojawiło się, żeby zobaczyć Olka, bo wystąpić nie mógł, kontuzja, z tego co wiem, mięśnia przywodziciela, i tym samym Olek nie zagrał w tym spotkaniu ani przez chwilę, ale zagrali inni. Po stronie rzeszowskiej warto wyróżnić 2 zmienników. Łukasz Tichaczek, który zmienił nie najlepiej dysponowanego tego dnia Michała Kędzierskiego, i Dawid Dryja, tutaj zmiana na środku, za Bartłomieja Lemańskiego też niezła roszada. Dodatkowo wspomniany Jarosz, 26 punktów i statuetka MVP, atakował 44 razy, a jego vis-a-vis, czyli rzecz jasna Łukasz Kaczmarek po stronie lubińskiej, ataków 50, czyli norma, można powiedzieć, wyrobiona, i punktów 30. To jednak nie wystarczyło do tego, żeby Cuprum to spotkanie wygrało. Zabrakło z pewnością Roberta Techta, chociaż Cuprum pokazało też, że bez Estończyka grać potrafi. Co do przerwy związanej z kontuzją Roberta nie jest dobrze, ale mogło być gorzej. Dawid Gunia, tutaj też z pewnością trzeba będzie jeszcze poczekać, chociaż pojawił się na środku siatki Przemysław Smoliński i taka mała statuetka ode mnie dla tego właśnie siatkarza, bo zaprezentował się dobrze zarówno na zagrywce, jak i w ataku. Trzeba z pewnością jeszcze tego wyczucia po powrocie po kontuzji, żeby i blok dobrze zafunkcjonował. Miloš Terzić to jest człowiek, który jak na razie stara się zastępować Roberta Techta. Wychodzi średnio, pary starczyło na 2 sety i tak bym to podsumował. W tabeli jest ciasno, 14 punktów Cuprum, 5 zwycięstw, 4 porażki, Resovia 1 spotkanie mniej, także kto wie, czy ten bilans nie zostanie wyrównany na takim samym poziomie. 5 zwycięstw póki co i 3 porażki drużyny z Rzeszowa. Tyle ode mnie, oby jak najwięcej takich ciekawych pojedynków, bo wątków naprawdę w Lubinie było sporo. Paweł Rusek, zresztą wyróżniony przed pojedynkiem, wiele lat spędzonych, dosłownie 3 sezony w Lubinie, i podziękowania od publiczności. Marcin Morzonek też swoje w Cuprum zagrał, ale tego dnia nie było mowy o żadnych sentymentach i 3-2 Resovia odczarowuje Lubin. Mecz telewizyjny w Lubinie o godzinie 18, i również o godzinie 18 mecz nietelewizyjny. Indykpol AZS Olsztyn w hali Urania podejmował Trefl Gdańsk. No i był to mecz, który zapowiadał się nie mniej ciekawie niż mecz lubiński, i myślę, że te przewidywania się potwierdziły. Te przewidywania się potwierdziły, aczkolwiek no, nie można chyba o tym meczu powiedzieć, że był to mecz jakoś wyjątkowo wyrównany. Tak naprawdę tylko 2. i 5. set. Tam mieliśmy naprawdę duże emocje przez cały czas ich trwania. 3 pozostałe partie dość jednostronne na korzyść jednego lub drugiego zespołu. No i Trefl Gdańsk kontynuuje tutaj swoją pasję Robin Hooda, tak jak to powiedział przed tygodniem Michał Kozłowski, czyli zabiera bogatym, a oddaje biednym. Oczywiście to może nie ma do końca przełożenia, jeśli chodzi o budżety zespołów, ale o cele, o które walczą i o miejsca w tabeli, które zajmują. No i przede wszystkim Trefl kontynuuje swoją pasję zwycięstw na wyjazdach, bo to jest kolejny mecz wyjazdowy wygrany. Jeszcze ani razu Trefl na wyjeździe nie przegrał, no a przegrywa tylko we własnej hali. Ja w Uranii byłem, no i po tym meczu pytałem właśnie o to, co jest powodem takiego falowania gry Trefla zawodników tego zespołu, czyli MVP tego meczu Piotra Nowakowskiego, a także Mateusza Mikę, który też odegrał niezwykle ważną rolę, zwłaszcza w tym tiebreaku wygranym przez Trefla ostatecznie na przewagi. Szarpana ta wasza gra dość w tym sezonie, bo to i dzisiaj jakby w trakcie tego meczu, ale też tak przeskakując powiedzmy z meczu na mecz, zwycięstwa z zespołami, które gdzieś będą się chyba liczyły w grze o medale, później porażki z tymi drużynami, które mierzą chyba nieco niżej. Jak myślisz, z czego to wynika? Właśnie chciałbym to wiedzieć, z czego to wynika. Na pewno nie z jakiegoś poziomu motywacji albo jej braku. No nie wiem, po prostu czasem chcemy aż tak mocno, że nam nie wychodzi, a przeciwnik gra naprawdę na niezłym poziomie. Tak samo Katowice zagrały bardzo dobrze, tak samo i Szczecin zagrał z nami naprawdę dobrze, także... No tak się stało, że my mieliśmy trochę słabszą dyspozycję i trafiliśmy na dyspozycję bardzo dobrą rywali, no i niestety tak wychodzi, że u nas jesteśmy bardzo gościnni, dzielimy się punktami, ale całe szczęście, że na wyjeździe jeszcze podtrzymujemy dobrą pasę i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No i myślę, że to wystarczy, żeby zająć miejsce w szóstce. Trzeci set był bardzo zły w naszym wykonaniu. Myślę, że pozostałe były w porządku z kolei, bo nie przegraliśmy jakoś znacząco w tej drugiej partii. Cieszymy się z tych punktów, które udaje nam się wywieźć z bardzo trudnego terenu. Nie będziemy teraz się zastanawiać w autokarze, co było nie tak, dlaczego się stało, jak się stało, tylko będziemy wracać z uśmiechami na twarzy i będziemy mogli z uśmiechem na ustach spędzić weekend. Ja co prawda nie miałem okazji obserwować meczu na żywo i tak naprawdę skoncentrowałem się na relacji w radio. Natomiast to, na co zwracali uwagę komentatorzy w radiu WMFM, ale na co ja zwróciłem uwagę, to jest jednak to, że to był mecz, który dość mocno stał na przyjęciu. I wydaje mi się, że no, powoli piętą achillesową drużyny z Olsztyna zaczyna się robić postawa Michała Żurka w przyjęciu, no bo to tak, już w Rzeszowie flotem niemiłosiernie tam atakowali Michała zawodnicy Resowi, a teraz to samo miało miejsce z zawodnikami Trefla Gdańsk, którzy no, najmocniej obciążyli Michała Żurka w przyjęciu, no a on przynajmniej z perspektywy tej relacji radiowej nie radził sobie z tym tak dobrze, jak wskazywałyby na to statystyki. Nie tylko z perspektywy relacji radiowej, ale tak samo wyglądało to z trybun hali Urania. Właśnie w Michała Żurka choćby Piotr Nowakowski celował swoją zagrywką, również Mateusz Mika, no i były momenty, gdzie miał Michał bardzo duże problemy, a trzeba jeszcze dodać, że akurat w tym spotkaniu nie miał odejścia, jeśli chodzi o wprowadzenie Kuby Zabłockiego za Żurka trener Roberto Santilli, bo Kuba Zabłocki tym razem do meczu został zgłoszony jako przyjmujący. Był w składzie tylko młody libero Dawid Sokołowski, no ale na niego nie miał odwagi postawić włoski szkoleniowiec. No i to bardzo bolało. Myślę, że to był taki też bardzo ważny moment na samym początku czwartego seta. Właśnie 3 słabsze przyjęcia flota przez Michała Żurka no spowodowały, że od 3-0 zaczął tego seta Trefl. A pamiętajmy, że trzeciego wygrał bardzo wysoko Indykpol AZS Olsztyn do 16. No i w tym momencie Trefl bardzo szybko dostał okazję, żeby się odbudować. Efekt był taki, że ten czwarty set, tak jak zresztą mówiłem już wcześniej, z kolei wysoko wygrany przez gości i o wszystkim musiał decydować tiebreak, a Indykpol AZS nie wykorzystał chyba okazji, żeby trochę złapać rywala za gardło w takim trudnym momencie i próbować właśnie na tej pewnej fali entuzjazmu pociągnąć również kolejną partię po tej wysoko wygranej poprzedniej. Patrząc jeszcze w statystyki tego spotkania, można powiedzieć, że ten mecz stał też pod znakiem pojedynków środkowych, to znaczy Piotra Nowakowskiego i Jakuba Kochanowskiego. Oni zdobyli odpowiednio 18 i 22 punkty, a o tym pojedynku i o grze z tymi środkowymi wypowiadał się Paweł Wojcicki dla Siatkarska Liga TV. Piotrek Nowakowski zagrał na normalnym swoim poziomie, bez strzału. Właśnie z Pitpenem rozmawialiśmy, że miałem przyjemność na początku jego kariery i z nim grać i teraz mam okazję grać z Kubą, także myślę, że potencjał podobny na ilość punktów w meczu, bo świetni zawodnicy. I myślę, że dzisiaj było chyba mi najlepiej, najprzyjemniej oglądać pojedynek Kochanowski i Nowakowski na środku. a do tego jeszcze smaczek, że Mateusz zrobił tą różnicę, bo tak, przyjmował bardzo trudne. Secie... Czwarty, piąty set zagrał kapitalnie, bezbłędnie, skończył wiele mega trudnych piłek. No i to dlatego Gdańsk jest dobrą drużyną, bo mają Mateusza. To jest, nie umówmy się, jeżeli Mateusz gra na przyzwoitym, nie mówię na kapitalnym poziomie, to jest gwiazdą naszej ligi. A jeśli chodzi właśnie o to, o czym mówił Paweł Wojcicki, zapytałem też o ten pojedynek Piotra Nowakowskiego, przypomnijmy MVP tego spotkania. Piłki takie, które mi się trochę przypominają z moich lat młodzieńczych, właśnie z Pawłem z Częstochowy. Na pewno duża kariera przed nim. Dzisiaj my byliśmy górą, ale naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Gdy mieliśmy prawdziwe show na środku, zwłaszcza w wykonaniu Kochanowskiego i Nowakowskiego, no ale tam też dokładał swojej Daniel Pliński, 12 punktów. Wszedł z ławki Dan McDonald w pewnym momencie za Wojciecha Grzyba. I on akurat tych punktów może nie zdobył za dużo, ale też pokazał się z dobrej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o grę wyblokiem. Bardzo dużo piłek na środek posyłali obaj rozgrywający, no zwłaszcza Paweł Wojcicki. Nie zawsze były to piłki w 100% dokładne i takie w 100% w tempo, no i efekt był taki, że czasem Kuba Kochanowski musiał się ratować kiwkami. Była taka sytuacja w tiebreaku właśnie, gdzie siatkarze Trefla bardzo mocno protestowali, no bo faktycznie ten kontakt Kuby Kochanowskiego z piłką był bardzo długi. Domagali się od gwizdania piłki rzuconej, sędzia był innego zdania, protesty były długie, były dość agresywne, no ale sędzia zdania nie zmienił. No i właśnie o tę sytuację zapytałem głównego jej bohatera, czyli Kubę. Na pewno było to spowodowane bezsilnością, bo faktycznie jeżeli ktoś zaatakuje w drugi metr gwoździa, to właściwie po każdym to spływa, bo to jest tylko jeden punkt. Najgorzej, jak szczególnie środkowy, z pierwszego tempa kiwnie, bo to jest zawsze jakoś do podbicia, a jeżeli to wchodzi przez cały mecz, powiedzmy 5 czy 7 razy, no to faktycznie mieli powód do zbulwersowania się, ale jeśli chodzi o samą czystość zagrania, to wydaje mi się, że nie powinni. Kolejny doskonały mecz Kuby Kochanowskiego, no bo tutaj określenia mecz bardzo dobry, to już są no, słowa, które nie do końca oddają to, co Kuba po prostu robi na boisku, no ale Kuba Kochanowski to nie wszystko, no on ciągnie drużynę za uszy jak może, ale niestety no jest cały czas jeden bardzo duży problem w drużynie AZS-u Olsztyn, no i on się tak naprawdę już toczy praktycznie od początku sezonu. Tom Rousseaux wyszedł w podstawowym składzie, natomiast Tom Rousseaux no, nie trenował przez praktycznie cały ostatni tydzień z uwagi na infekcję. No i on bardzo szybko zszedł z boiska i tutaj nie wiem, czy widać było po nim, Michale, że on miał jakieś problemy fizyczne, czy to było tak, że po prostu jego gra nie była wystarczająca na Trefla? Problemów fizycznych chyba widać aż tak bardzo nie było, bo to było de facto kilka, może kilkanaście akcji, po których on usiadł na ławce. Było po prostu widać, że gra słabo. No, w statystykach może tak to nie wygląda, ale on miał problemy i w przyjęciu, miał problemy też i w ataku. Te, które skończył, no to skończył bardzo szczęśliwie. Szybko zdecydował trener Santilli, że czas dać szansę Blake'owi Scheerhoornowi. Jeśli chodzi w ogóle o to, co się działo ostatnio z Tomasem Rousseaux, to zapytałem też właśnie w trakcie mojej rozmowy z Kubą Kochanowskim również o tę sprawę. Nie wiem, o co chodziło przy tej jego dość wczesnej zmianie, to wie tylko trener i trenera trzeba pytać, ale faktem jest, że przez cały tydzień Tomas miał bakteryjne zapalenie ślinianki i to go wyeliminowało z treningu. Wczoraj wrócił dopiero w pełnym wymiarze, więc po jednym treningu musiał zagrać ten mecz. Myślę, że to po prostu ze strony trenera było brak ryzykowania jego zdrowiem. Także no, problemy Toma Rousseaux i pewnie jednak ta zmiana w dużej mierze wynikała z tego. Pamiętacie pewnie tę dość ciekawą stylizację, jeśli chodzi o tejpy w Rzeszowie. No bo właśnie popytałem trochę i ten cały problem Toma Rousseaux zaczął się już przed spotkaniem w Rzeszowie. Później w tym tygodniu z kolei nie mógł trenować, bo dostał antybiotyki. Trenował dopiero w czwartek, dzień przed meczem. No i pozostaje mieć nadzieję, zwłaszcza myślę kibice drużyny olsztyńskiej mają taką nadzieję, że teraz już nie będzie takich problemów, no i że automatycznie przełoży się to na poprawę tej formy Toma Rousseaux, która na razie w tych ostatnich meczach no, zdecydowanie nie była taka, jakiej można było się spodziewać. Z dwojga złego tyle szczęśliwie dla kibiców z Olsztyna, że Tom Rousseaux no, nie jest liderem drużyny w tym sezonie. Szybko zastąpił go Blake Scheerhoorn. No, Blake Scheerhoorn też tego meczu do zbytu danych zaliczyć nie może. On tutaj chyba jeszcze ma cały czas problem z siłą uderzenia, no bo o ile gdzieś tam na te warunki fizyczne, skoczność, to Michał już w poprzednich odcinkach podcastu zwraca uwagę, tak faktycznie chyba jeszcze trochę brakuje siły, żeby po prostu przybić gwoździa i po prostu skończyć atak skutecznie albo wybić piłkę gdzieś tam po bloku. On błędów co prawda nie popełnia, ale tym pasywnym blokiem gdańszczanie dość mocno go męczyli. Tak, Kanadyjczyk nie skończył żadnego z 8 ataków, natomiast niezłe liczby w tym elemencie zaliczył Adrian Buchowski, 8 z 13 piłek skończonych. Jak to, Michale, wyglądało, jeśli chodzi o Adriana? Szczerze mówiąc, trochę mnie zaskakują te liczby, bo aż tak dobrze z perspektywy hali to nie wyglądało. On oczywiście faktycznie poprawił to przyjęcie, chociaż w tym razem u Kanadyjczyka też specjalnie na to narzekać nie można było. No ale w tym ataku wrażenie było takie, że się raczej męczy, no a tymczasem okazuje się, że niekoniecznie. No ale niestety przyszło co do czego, sytuacja w tiebreaku, stan 15-14 dla Trefla, no i to właśnie Adrian Buchowski, nie najlepsze przyjęcie, dostał później piłkę, no i zabił się o szczelny gdański blok, no i było po meczu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to niedokładne przyjęcie, no to z tym problem jednak miał przede wszystkim Gdański, to przede wszystkim w trzecim secie. Nie wiem, czy to jakieś zaćmienie, efekt 10-minutowej przerwy, ale akurat drużyna Trefla w tej trzeciej partii wyglądała trochę tak, jakby zupełnie zapomniała, na czym to przyjęcie polega, bo ogromne problemy mieli i Mateusz Mika, i Artur Szalpuk. Próbował uratować, próbował szukać rozwiązania Andrea Anastazji, wpuścił na boisku najpierw Wojciecha Ferenca, później Szymona Jakubiszaka, no ale oni wyglądali dokładnie tak samo. Tam nawet Daniel Pliński zdołał zaliczyć zagrywkę punktową, coś co jednak już od jakiegoś czasu zdarza się bardzo rzadko, od kiedy jednak Daniel przeszedł już na tą bardziej łagodną, tak to nazwijmy, formę serwisu. Oto z czego to w ogóle wynika. Bo wiemy też, że w poprzednich kolejkach, zwłaszcza w tych przegranych meczach, właśnie problemy z przyjęciem bardzo mocno się unawidaczniały w ekipie Trefla. Zapytałem Mateusza Mikę. Nie masz czasem wrażenia, że to jest trochę tak, że jak Trefl przyjmuje, to Trefl wygrywa? Wy z Arturem Szalpukiem nie mieliście chyba wcześniej za bardzo okazji, tylko w ubiegłym roku trochę u trenera Antigi na kadrze, z tego co kojarzę, tak trochę mieliście okazję gdzieś razem potrenować, no ale poza tym to jest jakieś nowe zestawienie. Maciej Olenderek to też jest nowy zawodnik w ekipie z Gdańska. Czy to wynika właśnie te problemy w przyjęciu, które nie są ciągłe, ale takie przychodzą raz na jakiś czas, wynikają z tego, że gdzieś brakuje jeszcze zgrania w tej linii, czasami zrozumienia, czy powód może być jakiś inny, czy to jest po prostu dobra zagrywka rywala? Powody są różne. No, czasami jest kiepski dzień, czasami coś nie gra pomiędzy nami, ale musimy nad tym pracować i sprawiać, żeby to przyjęcie było coraz lepsze. No, jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś na początku, to myślę, że każda drużyna jak przyjmuje, to gra lepiej i ma większe szanse na zwycięstwo, nie tylko my. Może poza jedną, która znajduje się w Rosji, to oni mogą sobie przyjmować na czwarty metr i grać na wysokich piłkach. Więc na pewno będziemy chcieli przyjmować jak najlepiej i wszyscy nad tym dużo pracujemy na treningach, bo wiemy, że nie jesteśmy jakimiś świetnymi przyjmującymi, bo każdy z nas ma swoje problemy. Jeszcze dwie sytuacje takie ciekawostkowe już może bardziej, na które chciałem zwrócić uwagę, no bo możliwość oglądania tego spotkania mieli tylko ci, którzy wybrali się do Uranii. Pierwsza to taka, gdy właśnie na boisku był Blake Scheerhoorn i po jednym z ataków z lewego skrzydła Artura Szalpuka w okolice linii końcowej sędzia liniowy pokazał out, natomiast Blake Scheerhoorn bardzo zdecydowanie od samego początku pokazał, że piłka była w boisku. No efekt był taki, że sędzia główny wydawało się, że się przez moment zawahał, ale ostatecznie pokazał piłkę właśnie w polu. W efekcie nie musiał na przykład brać Trefl challenge'u, co nigdy do końca w 100% nie wiadomo, czy by się na to trener Andrea Anastazji zdecydował. Punkt powędrował drużyna Trefla. A jaki był efekt dla Kanadyjczyka? Podbiegł do niego szybko, potężnie zirytowany tym zachowaniem Paweł Wojcicki. No i dosłownie trzepnął go po prostu po tych łapach. Chyba tłumacząc, nie słyszałem dokładnie rozmowy, no ale tak by to wynikało z mowy ciała, tłumacząc mu, że takich rzeczy się nie robi. A po chwili Roberto Santilli zdecydował się Kanadyjczyka zdjąć z boiska. tę sytuację chyba tylko mogę skomentować w ten sposób, że no Blake Scheerhoorn chyba jeszcze cały czas musi dorosnąć do wymagań sportowych i do wymagań mentalnych, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskiej siatkówki. A ja powiem, że no, trudno z drugiej strony winić go za to, że po prostu chciał być fair i wprost pokazał, że ta piłka była jego zdaniem w polu i tak naprawdę wątpię, żeby nawet gdyby sędzia pokazała, żeby Trefl nie wziął challenge'u wtedy. Także trochę może jednak przesadzona reakcja ze strony Pawła Wojcickiego. Druga rzecz, 4. set wysoko wygrany przez Trefla, no i to chyba też dość mocno rozluźniło zawodników z Gdańska, no bo przy piłce setowej dość taką trudną, sytuacyjną, niespodziewaną piłkę dostał Mateusz Mika, no i postanowił wtedy spróbować akcji à la Erwin Gapet, czyli kiwnąć takim hakiem, zaatakować takim hakiem, będąc tyłem do siatki, no ale Erwinem Gapetem jednak Mateusz Mika nie jest, więc piłka skończyła w połowie sieci. Samego bohatera tej akcji zapytałem o to, skąd taki w ogóle pomysł. To jest coś, co gdzieś trenujesz czasem, czy po prostu potrzeba chwili? Ja trochę mnie poniosło. No także poniosło Mateusza Mikę, ale wynik był w tamtym momencie taki, że ponieść go powiedzmy mogło, bo nie miało to tak naprawdę żadnego negatywnego efektu, jeśli chodzi o przebieg tego seta. Na zakończenie coś o systemie gry AZS-u Olsztyn, coś na co zwróciłem uwagę już przy poprzedniej kolejce przy meczu z Resowią Rzeszów, a mianowicie ten system gry Olsztyna jest o tyle specyficzny, że on nie pozostawia za bardzo pola do błędu. Jeżeli powiedzmy jeden z elementów układanki, czyli na przykład dobre przyjęcie, zaczyna siadać, to Paweł Wojcicki nie może wykorzystywać Kuby Kochanowskiego w takim stopniu, jakim by chciał. No i to oczywiście przekłada się na to, że skrzydłowi mają wtedy dużo bardziej utrudnione zadanie w ataku, bo Kuba po prostu tych środkowych przeciwnika nie ściąga. No i to było widoczne w Rzeszowie i wydaje mi się, że mogło to być widoczne również tutaj, w tych momentach, gdzie Olsztyn ma problemy z przyjęciem, a akurat Janek Hadrawa w tym meczu konkretnie nie radził sobie tak dobrze jak poprzednich i tych piłek trudnych, sytuacyjnych nie czyścił. No to tutaj niestety zaczyna się już problem z płynną grą Olsztyna. No i to jest tak, jeżeli Kuby Kochanowskiego nie ma, no to ten system gry Olsztyna leży, no właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem. Jeżeli nie ma przyjęcia, to nie będzie i Kuby Kochanowskiego. No i tutaj ewidentnie nie ma za bardzo przestrzeni na pomyłkę. No i jeżeli ktoś faktycznie przyciśnie Olsztyn zagrywką, no to tutaj są duże problemy. Z tym, że jeżeli nie ma przyjęcia, to nie ma Kuby Kochanowskiego, bym się troszkę wstrzymał, bo mam wrażenie, że im dalej w las, czyli im dłużej będzie trwał sezon, tym coraz bardziej wymyślne możemy widzieć krótkie Pawła Wojcickiego do Kuby Kochanowskiego, bo taką sytuację też mieliśmy na samym początku tej breaka. Tam co prawda nie było to po złym przyjęciu, to było na kontrze, ale piłka gdzieś podbita na lewym skrzydle bardzo mocno wpadała w siatkę. Paweł Wojcicki do niej pędził, jednocześnie musząc uważać, żeby tej siatki nie dotknął, a mimo to zdołał praktycznie w pełnym biegu, pod całą siatką stojąc do niej przodem, jeszcze wystawić do Kuby. Trefl zagrał akurat dobrze w obronie i tę piłkę podbił i później była bardzo długa zresztą wymiana, która w końcu zakończyła się właśnie punktem dla gości. No ale można te akcje zresztą zobaczyć choćby na moim Twitterze. Podawałem dalej film wrzucony przez statystyka AZS-u Mateusza Nykiela. No chociaż akurat ta kamera i ten kąt kamery statystycznej aż tak nie oddaje, jak bardzo szalony był to pomysł ze strony Pawła Wojcickiego, aby z takiej pozycji wystawiać jeszcze krótką. A jeszcze wracając na momencik do Jana Hadrawy, faktycznie chyba najsłabszy jego występ w tym sezonie, ale też jak rozmawiałem po meczu, on podkręcił kostkę, co prawda chyba niezbyt mocno, bo zagrał całe spotkanie, ale jednak gdzieś mógł to odczuwać, właśnie podkręcił tę kostkę na treningu w tygodniu przed tym meczem i to mogło wpłynąć w jakiś sposób negatywnie na jego postawę. Kolejne wyjazdowe zwycięstwo Trefla Gdańsk, przed nimi kolejne 3 spotkania na wyjeździe, więc można spodziewać się, że ich pasca może jeszcze trochę potrwać, a 11 listopada odbył się mecz MKS-u Będzin z BBTS-em Bielsko-Biała. Spotkanie to mogliśmy obejrzeć w telewizji i na pewno będzie miało duży wpływ na to, jak będzie układać się dół tabeli. Będzinianie to spotkanie wygrali 3-1, już to 9. kolejna porażka zespołu Chudika. MKS Będzin przystąpił do tego spotkania wzmocniony o Jana Klobuczara, to jest Słoweniec, wicemistrz Europy z roku 2015, zastąpił w kadrze innego ze Słoweńców, Mateja Koka. Bardzo szybko dostał szansę debiutu, pojawił się na boisku już w pierwszym i trzecim secie, ale nie były to pozytywne wejścia i to boisko dosyć szybko opuszczał. Akurat w tym spotkaniu też niespecjalnie była potrzeba korzystać z Klobuczara, który zresztą pewnie brakuje mu zgrania z resztą kolegów, bo bardzo dobry występ zaliczył Marcin Waliński, znowu był zdecydowanym liderem zespołu, a też tym razem wyjątkowo dobrze, chyba jak na ostatnie spotkania, zagrał Zlatan Jordanow, który dołożył swoje w ataku, no ale żeby nie było zbyt kolorowo, no to w momencie jak obaj lewoskrzydłowi zagrali w ofensywie bardzo dobrze, no to zabrakło Rafaela Araújo, który chyba zaliczył najgorszy występ w tym sezonie. Rafael Araújo nieco przygasł po tym bardzo obiecującym początku sezonu. Jego ostatnie kilka spotkań no już tak udane nie było. Znaczy tam oczywiście jeszcze był mecz z Kielcami, gdzie chyba on akurat zaprezentował się najlepiej ze wszystkich skrzydłowych drużyny z Będzina, ale prawda jest taka, że no te ostatnie spotkania z wyjątkiem tego meczu z Kielcami, no to na pewno w wykonaniu Brazylijczyka udane nie były. I w trzecim secie Rafał Faryna zastąpił Brazylijczyka i on zaprezentował się bardzo dobrze i to był moim zdaniem jego najlepszy jak do tej pory występ w tym sezonie. Niemiłosiernie męczył się w ataku Rafael Araújo. W końcu w trzecim secie już trener Stelu Drogo nie wytrzymał i wpuścił do gry Rafaela Farynę. Oczywiście chodzi mi o Rafała Farynę. Rafael Araújo. I komentatorzy tego spotkania mieli duże wątpliwości, czy właśnie Rafał Faryna nie powinien zostać MVP tego spotkania, mimo że grał stosunkowo krótko, 10-14 skończonych ataków. No, tym razem bardzo dobre wejście i mocno przyczynił się do tego, że Będzinianom udało się to kluczowe zwycięstwo za 3 punkty odnieść. Właśnie komentatorzy się zastanawiali, czy MVP dla Marcina Walińskiego, czy dla Rafała Faryny, a MVP zgarnął Bartłomiej Grzechnik, gdzieś tak troszkę przyczajony tygrys, ukryty spok i w ten sposób mi się wydawało, że znacznie bardziej widoczny w tym spotkaniu był Artur Ratajczak, drugi ze środkowy Będzina, a tymczasem no to właśnie Bartłomiej Grzechnik, dla niego nagroda MVP, chyba przede wszystkim to, co przekonało komisarza, no to 9 z 10 skończonych ataków. Wydaje mi się, że no tutaj problem komisarza też był taki, no że poziom tego meczu, łagodnie mówiąc, najwyższy nie był. No i myślę, że no ten mecz pokazał, przynajmniej według mnie, że nie bez powodu akurat i Będzin, i Bielsko okupują te raczej niższe rejony tabeli. No i jeżeli chodzi o Bielsko, to poza Piotrkiem Łukasikiem, który gdzieś tam starał się zaciągnąć za uszy grę Bielska, no i może w niektórych momentach Olegiem Krikunem, to muszę przyznać, że cała reszta, ale to już nawet nie chodzi o indywidualne występy zawodników, no ale gra Bielska naprawdę była dość chaotyczna, no i z wyjątkiem tego trzeciego seta wygranego przez Bielszczan, to w pozostałych setach no wyglądało to po prostu słabo, bardzo chaotycznie, no i to się zaczynało od no jednak bardzo słabego przyjęcia. Tak, nawiązując do tego, co ty mówisz o chaosie w tym zespole, dla mnie coś takiego, co rzuca się mocno w oczy, to duża rotacja na pozycji rozgrywającego, to jest pomijając te mecze, gdzie Harrison Peacock był kontuzjowany, to trener Chudik bardzo mocno zmienia tutaj na tej pozycji. Raz wychodzi Maciączyk, raz Harrison Peacock, między poszczególnymi setami również dochodzi tutaj do zmian i myślę, że to może być jeden z powodów destabilizacji gry BBTS-u Bielsko-Biała. No ja powiem szczerze, że ja w ogóle trochę nie rozumiałem tych rotacji, jeśli chodzi o trenera Rastio Chudika akurat w tym spotkaniu, no bo on na przykład wpuścił Bartosza Janeczka za Wiaczesława Tarasowa, który ewidentnie nie miał swojego dnia. Bartosz Janeczek naprawdę dał dobrą zmianę, co zresztą widać po statystykach, bo i w miarę radził sobie w przyjęciu, a na pewno nie gorzej od Rosjanina. No i skończył 3 z 5 piłek, a jednak do Tarasowa wrócił trener w trzecim secie, no i później już do końca grał właśnie Rosjanin, a w końcówce jeszcze szansę dostał Tomasz Piotrowski, Janeczek już szans nie dostał, a wydawałoby się, że z tej w drugim secie skorzystał. Tak samo wpuszczał na boisko Jakuba Budzkiego, on skończył 3 z 4 piłek. Olek Krikun nie radził sobie długimi momentami najlepiej, miał tylko czasami swoje przebłyski. Tu jeszcze wracając do tego, co Piotrze powiedziałeś, no to chyba warto też zwrócić uwagę jeszcze na serię jego zagrywek w pierwszym secie, która pozwoliła Bielszczanom nadrobić straty do gospodarzy, no i dzięki temu mieliśmy bardzo wyrównaną i emocjonującą końcówkę i seta zakończonego wynikiem aż 37-35. A tutaj jeszcze kontynuując trochę tę dygresję, to był już 9. set przegrany przez Bielsko w tym sezonie różnicą 2 punktów, czyli na przewagi lub 25-23, a tylko dwa takie sety Bielsko wygrało. No i gdyby lepiej radzili sobie w tych końcówkach, to też już pewnie jakieś punkty na ich koncie by były. No i faktycznie było to trochę tak, że momentami Piotr Łukasik w pojedynkę, może przy lekkim wsparciu środkowych, bo akurat gra środkiem wyglądała faktycznie dość dobrze, musiał sobie radzić. No i niestety, no, jak na zawodnika, który oczywiście ma bardzo duży potencjał fizyczny, ale ostatnie lata spędził w pierwszej lidze, a wcześniej na walce z bardzo poważnymi kontuzjami, no to trudno się spodziewać, że jednak on sam będzie w stanie wygrywać mecze nawet z rywalem klasy Będzina. O ile ja jestem w stanie zrozumieć to, że no z uwagi na też charakterystykę poszczególnych zawodników, no to może to przyjęcie w Bielsku nie wygląda najlepiej, ale no tyle sytuacji, które ja widziałem, że ta piłka nie jest asekurowana po udanym nabiciu na przykład o blok właśnie Piotrka Łukasika i wpada gdzieś w 8-9 metr, no to muszę przyznać, że no to zdecydowanie nie świadczy najlepiej o tym, jak zorganizowana jest właśnie gra, nie tyle w elemencie przyjęcia, co też na linii blok obrona. No i tutaj też doszukiwałbym się bardzo dużych problemów BBTS-u, czyli właśnie to, że jest przyjęcie, to, że zawodnicy prezentują taki poziom, jaki prezentują, to jest jedna rzecz, ale te głupie błędy, te piłki, które tak naprawdę z uwagi na ich nieuwagę, brak asekuracji wpadają w boisko, no to to moim zdaniem był ten element, który znacząco odróżniał ich od nawet drużyny z Będzina. Z uwagi na ich nieuwagę mówisz. Zresztą pamiętacie, jak na początku sezonu zastanawialiśmy się właśnie na co Bielszczan stać, no bo ten początek sezonu był całkiem obiecujący. I mecz z Resowią 1-3, i mecz z Olsztynem 1-3, gdzie no było naprawdę blisko, żeby tam choćby ten jeden punkt każdemu z rywali urwać. No i wrażenie jest chyba takie, że im dłużej trwa ten sezon, tym BBTS gra gorzej i dlatego chyba najwyższy czas się zastanawiać, czy tu nie potrzeba jakiegoś wstrząsu. No i czy właśnie w Bielsku nie będziemy mieli pierwszej roszady na pozycji trenera. Widziałem taki mem wrzucony przez twitterowe konto kibiców BBTS-u. Pytanie, czy zbiera pan punkty od kasjerki, no i odpowiedź trenera Chudnika, nie. I naprawdę tak to wygląda, no a wydawało się, że akurat ten mecz w Sosnowcu no to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można było się pokusić o to, żeby zacząć wreszcie te punkty zbierać. No bo jak nie teraz, to kiedy, jak nie tu, to gdzie. Zostało tak naprawdę już niewiele szans bielszczanom, żeby wreszcie przełamać tę fatalną pasę, bo coraz bliżej do końca rundy. No właśnie, po tym wydawałoby się nie najgorszym początku sezonu dla Bielszczan, chyba później mocno ucierpiało morale tego zespołu, to znaczy tak jak ty mówisz, 9 setów przegrany tylko 2 punktami, arcyważny mecz dla nich i ten pierwszy set, gdzie gonili, nadrobili kilkupunktową stratę, w końcu udało im się doprowadzić do wyrównanej końcówki, mieli w górze piłki setowe, no i mimo tego set trwał chyba blisko 40 minut i oni tego seta znowu przegrali. Mi się wydaje, że pod względem psychologicznym Bielszczanie są w bardzo trudnej sytuacji. I to był jedyny mecz rozegrany 11 listopada w Święto Niepodległości. Kolejny mecz to już niedziela, mecz również telewizyjny, również o godzinie 14:45, czyli Łuczniczka Bydgoszcz podejmowała Luron Virtu Warte Zawiercie. No i patrząc zarówno po tym, jak Zawiercianie prezentowali się w kilku ostatnich spotkaniach, jak i po pozycjach w tabeli obu zespołów, wydawało się, że ten mecz no, może potrwać dłużej niż 3 sety, natomiast 3-0 wygrywa Łuczniczka Bydgoszcz. Dla mnie delikatne zaskoczenie, ale jak już obserwowałem ten mecz, to aż takie zaskoczenie nie było, bo Zawiercianie zagrali po prostu słabo. No właśnie, dla Zawiercia wyglądało to troszkę tak, jakby ten mecz się skończył gdzieś w połowie pierwszego seta, bo zaczęli dobrze, mieli przewagę pewną, no ale dali się najpierw dojść Łuczniczce, przegrali wyrównaną końcówkę, a później 2 kolejne sety już raczej bez historii. Zabrakło przede wszystkim gościom skuteczności na skrzydłach, tego co miała Bydgoszcz przez długi czas w osobie Bartosza Filipiaka, a w końcówce, gdy on spuścił stonun, to z kolei tutaj dołożył swoje, zwłaszcza Kuba Ronka. W poprzednim odcinku 6 seta mieliśmy wypowiedź Piotrka Świniarskiego, który wspominał, że ten mecz przeciwko Zawiercianom będzie dla nich kluczowym w tym etapie sezonu i na mnie postawa Bydgoszczy na tle Zawiercian zrobiła bardzo duże wrażenie. Bardzo dobry mecz, tak jak mówiłeś, Bartosza Filipiaka, ale coś, co mi się bardzo podobało, to ich gra blok obrona, to znaczy bardzo dobrze reagowali w bloku, podbijali dużo piłek, podobała mi się gra w asekuracji i na duże wyróżnienie moim zdaniem zasługuje nawet na tle Taichiro Kogi Adam Kowalski, który dobrze przyjmował, dużo piłek bronił i też podobała mi się jego gra w rozgrywaniu piłek. Na tle rewelacyjnego przecież Kogi Adam Kowalski nie odstawał. No to co mówisz o relacji blok-obrona, no to tutaj chyba słowa uznania należą się oczywiście trenerowi Jakubowi Bednarukowi, no ale też właśnie naszemu ekspertowi Piotrkowi Świniarskiemu, który no ewidentnie tutaj bardzo dobrze potrafił zdefiniować, wyłapać, wyszukać powiedzmy te słabsze punkty zawiercia i przygotować taktykę wraz z trenerem Bednarukiem w taki sposób, że faktycznie no ogromne problemy długimi momentami ze skończeniem ataków miał zespół gości. Chciałoby się powiedzieć, że mecz z Zawierciem od samego początku do samego końca układał się po naszej myśli, natomiast nic bardziej mylnego, ponieważ Zawiercie grało w pierwszej partii inaczej, aniżeli mieliśmy to zarysowane na gameplanie, co nas troszeczkę zmartwiło, bo Zawiercianie mieli 2-3-punktową przewagę na początku pierwszego seta. Mniej więcej ta przewaga się utrzymywała do 17-18 punktu. Potem taka gra Grzegorza Pająka, którą mieliśmy jakoś rozpisaną wspólnie ze sztabem szkoleniowym, zaobserwowaliśmy pewne schematy w rozegraniu Grzegorza Pająka, zaczęły się spełniać, no i to była woda na młyn dla naszego zespołu. Od samego początku graliśmy swoje, aczkolwiek troszeczkę Zawiercianie nam pomogli w drugiej części pierwszej partii, no i już po wygraniu pierwszego seta dostaliśmy taki wiatr w żagle, no i już nie było możliwości, żeby powstrzymać zawodników z Bydgoszczy. Bardzo nas to cieszy, te 3 punkty były bardzo nam potrzebne, no bo mecz z Zawierciem był takim meczem, można powiedzieć, za 6 punktów. Zawiercianie też zajmują miejsce w dolnej części tabeli. My z tymi zespołami bardzo chcemy wygrać, czasem nie wychodzi, jak na przykład mecz z Będzinem, ale widać, że chłopaki wyciągnęli wnioski z każdej porażki, z każdego seta, z każdego meczu, z każdego punktu nawet zdobytego przeciwko innym zespołom i to idzie w dobrą stronę. Bardzo nas cieszy dobra postawa atakującego Bartka Filipiaka. Mamy również w obwodzie Pawła Gryca, który również jest bardzo skutecznym atakującym, no i tutaj trener Jakub Bednaruk może spokojnie rotować tymi zawodnikami, ponieważ jeżeli wyjdzie w pierwszej szóstce Paweł Gryc albo Bartek Filipiak, to na pewno nie będzie żadnej straty na tej pozycji. Zameldował się Kuba Ronka w pierwszym składzie na ten mecz i zagrał dla mnie kapitalne zawody, bardzo fajnie w bloku, co było bolączką tego zawodnika dotychczas. 3 bloki punktowe i to na pojedynczym, zatrzymał Grześka Boćka, raz Łukasza Kaczorowskiego. Super zmiana i bardzo korzystna tego zawodnika. Meto Ananiew może w statystykach troszeczkę gorzej wypadł, ale też bardzo dużo pomagał, ponieważ mimo kiepskiej skuteczności w ataku na poziomie 30-35%, zagrał bardzo pomocnie w tym elemencie, a mówiąc pomocnie mam na myśli, że nie robił błędów, tylko te ataki, które miał jakieś niedokładne, no to nabijał na blok, asekurowaliśmy piłkę i mogliśmy jeszcze jedną akcję wyprowadzić troszeczkę wygodniejszą dla atakujących i to było bardzo budujące, że potrafiliśmy zagrać zespołowo, potrafiliśmy zagrać cierpliwie i to, powiem szczerze, optymistycznie nastraja przed kolejnymi spotkaniami w Jastrzębiu i w Bielsku. W Jastrzębiu nikt na nas chyba presji nie będzie nakładał takiej, że mamy wygrać, mamy ugrać 1 punkt w Jastrzębiu, mamy ugrać 1 seta. Absolutnie. Tutaj w tym spotkaniu możemy tylko wygrać. Jeżeli przegramy, nic się absolutnie nie stanie, ponieważ Jastrzębie no to klasowy zespół. W zeszłym sezonie to udowodnił. W tym sezonie bardzo chce to kontynuować. Czasem nie wychodzi, czasem mają problemy, no ale jeżeli zaskoczy im ta gra, a zwłaszcza we własnej hali są bardzo groźni, to wtedy możemy tylko i wyłącznie próbować ich powstrzymać, czy skutecznie okaże się w sobotę. Ważniejszy mecz będzie dla nas w Bielsku. No, nie skłamię, jeżeli powiem, że obawiamy się tego przeciwnika, ponieważ gramy w Bielsku. Gdybyśmy grali w Łuczniczce, myślę, że troszeczkę te nerwy byłyby mniejsze. Oczywiście byłyby na pewno, ale zdecydowanie mniejsze, a w Bielsku Białej na tym przysłowiowym lotnisku gra się bardzo ciężko i to kilka razy już w tym sezonie zostało pokazane. Tutaj tylko przypomnę, że Resovia Rzeszów straciła seta i mało co nie straciłaby punktów w Bielsku, grając z BBTS-em, ponieważ było bardzo blisko tiebreaka. Ostatecznie rzeszowianie wygrali 3-1. Nastawiamy się przede wszystkim na ten mecz, jeśli chodzi o ten taki, w cudzysłowie, dwumecz wyjazdowy, ponieważ prosto z Jastrzębia jedziemy do Bielska. Od początku tego tygodnia rozpoczęliśmy operację Jastrzębie-Bielsko i no, postaramy się jak najlepiej przygotować zespół do tych dwóch meczów. Pod kątem taktycznym oczywiście, tutaj mówię o własnej działce. Bardzo bym chciał zabrać przynajmniej 3 punkty ze sobą do bagażnika, do naszego autokaru i przywieźć do Bydgoszczy. Jeżeli będą 4, jeżeli będzie 5 albo 6, no to będziemy naprawdę szczęśliwi, aczkolwiek te 3 punkty to moim zdaniem jest takie minimum i maksimum jednocześnie, które musimy wypełnić. No a jak będzie, no to będziemy mogli porozmawiać we wtorek po meczu w Bielsku Białej. No ja osobiście ostrzyłem sobie zęby na ten pojedynek Canarinho w obu zespołach. Enrique Batagim kontra Hugo de Leon. No i niestety ani jeden, ani drugi nie wyszedł w podstawowym składzie. No więc skoro nie było rywalizacji Canarinho, no to była rywalizacja zmienników Canarinho. Michał Żuk zastąpił Hugo de Leona, a Ronka zastąpił Enrique Batagima i to właśnie Ronka zaprezentował się z dużo lepszej strony od Michała Żuka. Jakub Ronka zanotował 3-punktowe bloki i warte podkreślenia, że wszystkie z tych bloków to były bloki pojedyncze, bardzo efektowne na nie najlepiej dysponowanym w tym dniu atakujących zespołu Zeniniego. Tak, to nie pierwszy mecz, w którym Aluron Virtu Warta, długa nazwa, ma problemy z atakiem, no i miałem takie trochę wrażenie, że w oddali właśnie, bo trzeba o tym też przypomnieć, że tuż dosłownie przed tym meczem, bodaj 2 dni padło ogłoszenie, że właśnie z Zawiercia do Bydgoszczy przechodzi środkowy Patryk Akala, no ale pewnie bardzo chętnie dokonaliby takiego transferu bardziej wiązanego i wymienili jeszcze do tego na przykład atakujących. No bo jeśli chodzi akurat o Bydgoszcz, no to pamiętamy świetnie, sezon zaczął Paweł Gryc. Teraz od jakiegoś czasu wygrał z nim rywalizację Bartosz Filipiak, no i też prezentuje się bardzo dobrze. Pewnie któregokolwiek z tych zawodników na ataku chętnie by powitał w swoim zespole Emanuele Zanini, no bo poza chyba meczem tylko z Olsztynem, no i może poza drugą częścią spotkania z Ceradem Czarnymi raczej słabo wypada Grzegorz Bociek, no i zmieniający go Łukasz Kaczorowski też tylko pojedyncze dobre wejście zalicza, a całościowo patrząc, no nie wygląda to chyba tak, jakby tego w Zawierciu oczekiwano. Problem na prawym skrzydle, problem na lewym skrzydle, no praktycznie nie było punktu zaczepienia dla Zawiercian. Tak też wyglądały te sety. No, może były takie gdzieś tam pojedyncze fragmenty, na przykład w 3. secie Zawiercianie bardzo poprawili grę w asekuracji, no i wtedy faktycznie na przykład te akcje, których próbowali 3-4 razy kończyć atak, finalnie skończyły się powodzeniem, natomiast praktycznie we wszystkich innych częściach meczu to te piłki po prostu spadały, albo były wyrzucane w aut, albo spadały w boisko Zawiercian po ich własnych atakach, więc z wyjątkiem tak naprawdę Davida Smitha to tutaj praktycznie wszyscy zawodnicy zaprezentowali się albo źle, albo bardzo źle. Analizę wydarzeń z ostatniego tygodnia w Plus Lidze rozpoczęliśmy od meczu, który się odbył, o którym można było powiedzieć tyle, że się odbył, czyli o meczu Zaksy z BBTS-em Bielsko-Biała. No i kończymy na meczu, o którym chyba można powiedzieć dokładnie tyle samo. Espadon Szczecin kontra Dafis Połem Kielce. Espadon był tutaj murowanym faworytem, no i nawet to niespodziewane zwycięstwo Kielc z poprzedniej kolejki z MKS-em Będzin nie stawiało ich w roli faworyta, w szczególności, że był to mecz wyjazdowy, a droga z Kielc do Szczecina niemała. Espadon Szczecin postawił na mocną zagrywkę i postawił na tą mocną zagrywkę w polskim składzie. z małymi przerwami, w których to Emmi Terwaporti wchodził na zmiany za Tomasza Kowalskiego, to praktycznie cała siódemka drużyny ze Szczecina była polska. No i to postawienie na polską drużynę opłaciło się trenerowi Michałowi Mieszko-Gogolowi. Espadon Szczecin bez żadnych problemów pokonał Dafis Połem Kielce. 7 punktów Szczecina zdobytych zagrywką przy tylko 2 punktach zdobytych zagrywką przez Dafis Połem Kielce. Ale okazuje się, że to chyba nie był główny powód porażki Kielczan. Drużyna z województwa świętokrzyskiego popełniła aż 26 błędów w całym spotkaniu, no co daje ponad 8 błędów na set. W tym 3-setowym pojedynku szybko przegranym przez Kielczan. To chyba był główny powód, dla którego Kielczani nie byli w stanie dzisiaj nawiązać rywalizacji z Espadonem Szczecin, a sam Espadon Szczecin kolejnym meczem i kolejnym ograniem rywala z dolnej półki pokazuje, że raczej jeżeli chodzi o utrzymanie, to może być spokojny, a bardzo prawdopodobne, że jest w stanie powalczyć o coś więcej. Tyle na polskich parkietach, a co poza Polską? Chociaż też częściowo w Polsce, to zacznijmy od Ligi Mistrzów, tutaj mecze eliminacji, które wyłoniły ostatnich uczestników fazy grupowej. No i to, co najbardziej nas cieszy, to jest oczywiście fakt, że w fazie grupowej zagra Jastrzębski Węgiel. Dopełnili formalności siatkarze Marka Lebediu, wygrali 3-0 i w Nikozji, wygrali 3-0 w rewanżu. I o ile w Nikozji jeszcze nie było to aż tak oczywiste zwycięstwo, trochę na własne życzenie, bo tam Jastrzębie prowadziło 16-9, później 24-21 w pierwszym secie, dali się dojść, dopiero wygrali na przewagi, to później 5 kolejnych setów, a w zasadzie te 4, bo już przy stanie 2-0 u siebie ten awans był pewny i ostatnia partia była już taka trochę towarzyska, to tutaj było widać ewidentną wyższość polskiego zespołu nad Cypryjczykami, mimo że kilka tych nazwisk dość znanych w drużynie Omoni, to całościowo nie wypadło to za dobrze. Drużyna z Nikozji poszła trochę w taki turecki schemat budowania drużyny, czyli postawiła tutaj na 4 obcokrajowców. Oczywiście, tak jak Michał wspomniał, na przykład ten Morrissey Dibe to postać rozpoznawalna, ale już też raczej zjeżdżająca do bazy, jeżeli chodzi o karierę siatkarską, więc na tle było nie było brązowego medalisty poprzedniego sezonu plus ligi, to chyba nie mogło się udać, i się nie udało. W pozostałych meczach eliminacji bez specjalnych niespodzianek i również bez specjalnych emocji, może z pojedynczymi wyjątkami. Bez straty seta w dwumecz wygrywa Lokomotiv Nowosibirsk, 2 razy ogrywając 3-0 ACH Wolej Ljubljana. I tutaj na uwagę zasługuje bardzo dobry, doskonały wręcz występ Grozera. Ulubieniec rzeszowskiej publiczności w drugim meczu skończył 18 z 25 ataków. Podobnie żadnego seta nie straciła drużyna Fenerbahce Stambuł, której rywalem była Posoilnica, w barwach której wystąpił Łukasz Wize. Łukasz Wize, który był zdecydowanym liderem zespołu z Austrii. W obu meczach on jako jedyny w swojej drużynie przekroczył barierę 10 punktów. W pierwszym tych punktów było 13, i tam zanotował naprawdę świetny występ w ataku, bo skończył 11 z 15 piłek i dołożył 2 asy. W rewanżu aż tak rewelacyjnie nie było, ale połowa z 24 piłek skończonych. W obu spotkaniach wystąpił też Jan Król. W pierwszym wszedł w drugim secie i pozostał do końca, a to była dobra zmiana, 6-10 w ataku. W efekcie rewanż rozpoczął w 6, ale tam poszło już mu znacznie słabiej, bo zdobył tylko 4 punkty. A w rewanżu szansę dostał też środkowy Wiktor Siewierski. Ale nie były to jedyne polskie akcenty. Polskich akcentów Juri Gładyr 5 asów zaserwował w meczu rewanżowym. Tutaj również bez większych emocji. 1 seta straciła drużyna z Perugii na wyjeździe w meczu z Szachtiorem Soligorsk. Natomiast u siebie już nie pozostawiła złudzeń Białorusinom i zwyciężyła 3-0. Ciekawostka jest taka, że w trzecim secie w drużynie Perugii, po tym jak już mieli zapewniony awans, wystąpił Leo Andricz, znany przecież z poprzedniego sezonu, gdzie występował w barwach wtedy jeszcze Efektora Kielce. Tylko na 1 urwanego seta stać było również rywali Noliko Maseik, Abiant Groningen, którzy w meczu u siebie faktycznie tego 1 seta ugrali, natomiast w rewanżu już Noliko 3-0 ogrywa Groningen bez większych trudności. I bardzo podobny przebieg miał dwumecz VfB Friedrichshafen z Neftochimikiem 2010 Burgas. 1 set urwany przez gospodarzy w pierwszym meczu, natomiast rewanż już zdecydowanie na korzyść popularnych Fryderyków, w barwach których wystąpił Bartłomiej Bołądź. On nie wyszedł w podstawowym składzie, wszedł w drugim secie i rozegrał również trzeciego seta, gdy już wszystko było rozstrzygnięte. Największe emocje w dwóch meczach, gdzie chyba również poziom sportowy drużyn wydawał się być najbardziej zbliżony. Wojwodina Novi Sad postraszyła Spacers Toulouse 3-0 u siebie i wydawało się, że biorąc pod uwagę gdzieś również te plotki, które mówiły, że drużyna z Francji z powodu pewnych problemów finansowych może nie chcieć awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, która, jak wszyscy dobrze wiemy, wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klubu. Awans ewidentnie rozstrzygnął się na boisku, no i w tym awansie najbardziej pomógł ten, który zawiódł w pierwszym meczu, czyli Andres Viena, niespełnione złote dziecko hiszpańskiej siatkówki. W pierwszym meczu bardzo nieudany, wręcz genialny, 31 z 45 skończonych ataków, no i w złotym secie Toulouse ogrywa Novi Sad, no i to oni meldują się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drugi mecz, który przysporzył nieco więcej emocji, to starcie fińsko-czeskie. Ford Stor Levoranta Sastamala zmierzyła się z Lichostrojem, czeskie Budziejowice. I tutaj 3-0 z kolei wygrali Finowie w meczu numer 1 u siebie, natomiast w rewanżu dużo trudniejsze warunki postawili im Czesi i to oni mogli się cieszyć ze zwycięstwa, które sprawiło, że o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów zadecydować musiał złoty set. Ostatnią piłkę w złotym secie skończył udanym atakiem z pipe'a Oli Kunari. No i Oli Kunari, znany z występu w AZS-ie Olsztyn, awansował do Ligi Mistrzów, natomiast do Ligi Mistrzów nie awansował Paweł Halaba. Los przegranych drużyn może bardzo zainteresować kibiców Asseco Resovii Rzeszów, gdyż Asseco Resovia Rzeszów występuje w Pucharze CEF, a przegrani właśnie w eliminację do Ligi Mistrzów do tego Pucharu CEF spadają. Mogą być rywalem Rzeszowa gdzieś w kolejnej fazie rozgrywek, natomiast patrząc po samych nazwiskach, które występują w drużynach, które przegrały, no to tutaj Asseco Resovia nie powinna mieć żadnych problemów z pokonaniem tych drużyn. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, zacznijmy od tego, co się działo we Włoszech. W środku tygodnia mieliśmy dwa mecze, najpierw Castellana Grotem Miłosza Hebdy bez większych szans w starciu z Piaczęcą 0-3. Mateusz wszedł tylko na krótką zmianę. Natomiast w piątek Revivre Milano zagrało z Vibo Valentią 3-1 dla zespołu z Mediolanu, no i tam po raz kolejny już fantastyczny występ Nimira Abdelaziza, natomiast po raz kolejny też jego vis-a-vis w zespole z Vibo Valentii, czyli Ben Patch, nie zagrał zbyt dobrze. Znowu szansę dostał niestety dopiero pod sam koniec Damian Domagała, ale znowu można powiedzieć, że zdecydowanie szansę wykorzystał, tak samo jak w poprzednim spotkaniu. Duża skuteczność, tym razem 4 z 6 ataków skończone, no i można się zastanawiać, czy jest szansa, że już niedługo to polski mistrz świata juniorów, rezerwowy tej drużyny, przypomnijmy, wyjdzie w szóstce zamiast słabo spisującego się reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jak wy, ale ja miałem wątpliwości co do wyboru Damiana Domagały. Obawiałem się, że on w tej lidze włoskiej może przepaść, ale tu się okazuje, że akurat na poziomie właśnie Vibo Valentii on te szanse otrzymuje. No i myślę, że to zderzenie na przykład i z poziomem ligi i powiedzmy z jakością szkolenia we Włoszech może mu tylko wyjść na dobre i może być naprawdę w perspektywie kilku lat jakąś tam alternatywą dla może nie drużyn walczących o mistrzostwo w Polsce, ale na pewno dla solidnych średniaków jako atakujący. Oprócz pojedynków, w których wzięli udział Polacy, w lidze włoskiej odbyły się też inne mecze tej kolejki. Lubesera 3-0, Latina Modena 1-3, Padwa Monza 3-1 oraz spotkanie Verona-Ravenna, które miało najbardziej dramatyczny przebieg. Wygrała Verona, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było 5 setów, które trwały łącznie aż 2 godziny i 42 minuty, co jak się okazuje jest rekordem Serie A pod względem czasu trwania meczu. Do rozegrania w ramach tej kolejki pozostaje jeszcze spotkanie Perugii z Trentino, odbędzie się ono 15 listopada, a przeniesione zostało z powodu udziału drużyny Bernardiego w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Natomiast w Rosji mieliśmy hit, to może dużo powiedziane, ale spotkanie zapowiadające się w pewien sposób ciekawie z tego względu, że trzecia w tabeli Nowokujbyszew podejmowała Zenit Kazań. No ale o ile te pozycje były blisko siebie, no to już jeśli chodzi o punkty, ta różnica była spora i taka sama różnica była na parkiecie. Nie mieli większych szans siatkarze Nowy i to mimo, że bardzo słaby występ zaliczył akurat Matthew Anderson, który zagrał na zerowej efektywności ataku, ale to co stracił Amerykanin to nadrobili i to chyba jeszcze z nawiązką Wilfredo Leon i Maksim Michajłow. Z takich ciekawszych meczów w Rosji, no to chyba jeszcze spotkanie Białogoria z Kuzbasem. Dwoił się i troił Wiktor Polietiajew, no ale sam nie mógł zbyt wiele zrobić. 17 punktów w trzysetowym meczu z jego strony, a kolejni w drużynie Kuzbasu doskonale nam znany Dima Paszycki oraz rezerwowy przyjmujący Siergiej Nikitin, tych punktów tylko 5. No i nie miał wielkich szans w pojedynkę tak naprawdę Polietajew w starciu z Białogorię, zwłaszcza jeszcze wyjazdowym do tego. Biorąc pod uwagę, że zespół prowadzony przez Tomasa Samrywu był do tej pory w czołówce Ligi Rosyjskiej, to chyba można było spodziewać się, że walka ta będzie bardziej wyrównana, a Białgorod zostaje drużyną, która poległa do tej pory tylko raz w meczu z Zenitem Kazań i to są dwie drużyny, które zdecydowanie przewodzą w tabeli Ligi Rosyjskiej. No i chyba jedna rzecz, na którą można zwrócić uwagę, aż 68% w ataku ekipy Białogorie, no i zwłaszcza drugi set, 15 z 16 skończonych piłek, a jeszcze do tego 4 asy i 3 bloki. No chyba set trochę a la Cuprum Lubin z Rzeszowią, tylko że tam chyba ten rozkład jednak gry był trochę inny i nie grał tylko jeden siatkarz. A drugie zwycięstwo pod wodzą Borysa Kołczyna zanotowało Dynamo Moskwa. Oni w meczu Superpuchar z Zenitem Katań polegli 3-0, ale w pozostałych meczach z Uralem Ufa i z Krasnojarskiem wygląda na to, że ta zmiana przyniosła pozytywny skutek i Dynamo Moskwa być może jeszcze włączy się do gry o jakieś wyższe cele w tym sezonie. No i to, na co warto zwrócić uwagę w tym meczu, wrócił do gry Kevin Leroux, no i wreszcie Dick Coy nie musiał grać na środku. Wszedł w drugim secie, tym akurat jedynym przegranym przez Dynamo, a już na swoją nominalną pozycję, czyli na przyjęcie, no ale akurat zbyt dobra zmiana to nie była. I na razie wygląda na to, że łatwo wygryźć mu Jurija Biereszkę i Aleksandra Markina nie będzie. Trzecie z rzędu zwycięstwo zanotowali siatkarze Zenitu Sankt Petersburg. Wygląda na to, że trochę odbijają się od, można powiedzieć, dna podopieczni Aleksandra Klimkina, który w pewnym momencie był już mocno na wylocie z klubu. Ostatecznie zaczęli notować dobre wyniki, chociaż teraz akurat mieli korzystny kalendarz. W tej kolejce spotkali się z zespołem z Niżnie Wartowska. To jest zespół, który ma bardzo duże problemy finansowe i nie jest przesądzone, że oni ten sezon w ogóle dokończą. W lidze tureckiej po 9 kolejkach wciąż niepokonany jest zespół z Iratu Bankasi Ankara. Tym razem drużyna Polaków pokonała w 3-setowym meczu Besiktas Stambuł. Bartosz Kurek, pomimo tego, iż zagrał w poprzednim meczu, to tym razem nie znalazł się w kadrze zespołu. Z kolei odpoczywający w poprzedniej kolejce Dawid Konarski przybywał na boisku niespełna 2 sety, kończąc w tym czasie 7 z 9 ataków. Zdążył zanotować też 1 asa serwisowego. 3 kolejne miejsca w tabeli z 2 porażkami na koncie zajmują zespoły Istanbul, BBSK, Arkad Izmir oraz Bank Ankara. We Francji pozycję lidera straciło Montpellier. Po 3 kolejkach komplet 9 punktów, no ale w 2 następnych 2 razy po 1 tylko punkcie. Mówiliśmy tydzień temu, że przegrali po tiebreaku z Chaumont. No i teraz tak samo przegrali z Niceą, no i w efekcie właśnie Chaumont Montpellier wyprzedziło. Chaumont, które wygrało dość gładko 3-0 z Turkuan Lille i to mimo świetnej postawy w ekipie z Lille Ronalda Jimeneza, kolumbijski atakujący 20 punktów, 63% skuteczności, no ale jeszcze lepiej zagrał Stéphane Boyer, doskonale nam znany z występów w reprezentacji. 23 punkty, 68% skuteczności, a jakby tego było mało, to jeszcze dołączył do niego Serb Nikola Mijailović. Swoją drogą ciekawy zawodnik, mimo że w reprezentacji nie zaistniał. On punktów 15, 64%. No i Chaumont tym samym wygrało 4. mecz na 5 do tej pory rozegranych, no i jest już liderem. Zarówno u nas, jak i właśnie we Francji trudno wskazywać faworytów poszczególnych spotkań i dopiero myślę w perspektywie kolejnych, nie wiem, 5-10 kolejek będzie można powiedzieć tak naprawdę o tym, kto tutaj jest faworytem i kto tu jest liderem, kto tu jest drużyną, która powinna walczyć o najwyższe cele. I pokazują to również wyniki tej kolejki, gdzie tak naprawdę na czas nagrywania podcastu rozegranych do tej pory spotkań, bo spotkanie Rennes z Toulousą zostało ustalone na 15 listopada, to aż 3 spotkania zakończyły się tiebreakami. A najbardziej chyba zaskakujący z tych tiebreaków jednak w setę, gdzie Tours przegrało 2-3. Tours, które po słabszym poprzednim sezonie liczyło chyba na to, że w tym uda im się gdzieś odbić i wrócić na pozycję, powiedzmy, wręcz hegemona. No a tymczasem, mimo kapitalnego występu, zresztą kolejnego już Hermansa Egleskansa, Łotysz, który już w tamtym sezonie wypadał rewelacyjnie, teraz znowu 33 punkty, w tym aż 5 asów, no ale to było za mało na gospodarzy. W podobne cele zresztą jak Tours miała też ekipa Paryża, drugi wielki przegrany poprzedniego sezonu, no i tutaj w ogóle już zupełnie nieudana kolejka, bo porażka aż 0-3, no i to pokazuje, tutaj się zgadzam jak najbardziej z Piotrem, że we Francji trochę jak w Polsce, zresztą we Francji przede wszystkim trochę jak to zwykle we Francji bywało, naprawdę w niemal każdym spotkaniu paść może każdy wynik, a efekt jest taki, że ta tabela jest bardzo spłaszczona i bardzo blisko są od siebie poszczególne zespoły. No a z Francji przeniesiemy się do pobliskiej Belgii, a tam zmiana lidera. Pamiętacie, jak przed tygodniem mówiłem o tym, że po raz pierwszy w sezonie w ogóle jakiekolwiek punkty i to od razu ich komplet stracił Knak Rezelare, przegrywając 0-3 u siebie z Noliko Maseik. No to teraz siatkarze Knaka pojechali do Menen. No i na tym naprawdę trudnym terenie, bo Noliko właśnie przegrało tam na początku sezonu 0-3, kiedy 10 asów zaliczył Janusz Górski. Teraz poległ tam Knak 1-3, a kolejny dobry występ zaliczył Polak. Tym razem już może nie aż tak dobrze na zagrywce, bo asów miał tylko 2, ale skończył 16 z 31 ataków, w sumie 19 punktów. No a w ekipie z Rezelare tym razem szansy nawet na moment nie dostał Piotr Orczyk. Cały mecz na przyjęciu rozegrali Matthijs Verhaneman oraz Ruben van Hirtum, ale efekt tego był daleki od oczekiwań. Tym samym Knak nie jest już liderem, a tuż za jego plecami nagle zaledwie jeden punkt znalazła się właśnie ekipa Menen. Na liderem został Lindemans Alst. Mówiliśmy, że drużyna znana do niedawna jeszcze jako Lenik odpadła ostatnio dość niespodziewanie z Pucharu Belgii w starciu z Vanpelt Zersel. Teraz ekipa Adriana Staszewskiego zrewanżowała się w meczu ligowym 3-1. Dobry występ Polaka, 17 punktów. No i może tak być, że Lindemans na tej pozycji lidera się jakiś czas jeszcze utrzyma, bo jest to zespół, który od Knaka ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. No jak spojrzymy na skład, no to naprawdę w Alt zbudowano ekipę jak na, myślę, standardy Ligi Belgijskiej bardzo mocną, bo mamy tam i Herta Van Walej i wspomnianego oczywiście Adriana Staszewskiego. Mamy tam na rozegraniu Franka de Pestele. Mamy też Hertiana Klesa, czyli przyjmującego z doświadczeniem, który nie jeden mecz w reprezentacji Belgii rozegrał, chociaż może ostatnio nie miał takiej możliwości. No także naprawdę ciekawy zespół, no i to procentuje jak widać przy problemach Knaka w ostatnich spotkaniach. Może tak być, że dłuższy czas na pozycji lidera właśnie spędzi ekipa z Alst. Jeśli chodzi o Niemcy, tutaj nie grało we Friedrichshafen, czyli lider ze względu na obowiązki wynikające z eliminacji Ligi Mistrzów. Natomiast nie przeszkodziło to drużynie Witala Heinena pozostać liderem tabeli. Natomiast zbliżył się do nich zespół Power Volley z Dyren, który odniósł trzecie zwycięstwo w 5 spotkaniach, ma 10 punktów, a więc już tylko 2 straty do Fryderyków. Przegrał natomiast zespół Hypotirolu Alpenvolleys z Polakami w składzie. Zaczął, tak jak to zresztą bywało do tej pory w poprzednich spotkaniach, w szóstce Igor Grobelny, no ale tak jak ostatnio go chwaliliśmy, tak tym razem występ mu zupełnie nie wyszedł. Zmienił go Bartosz Pietruczuk, no i on z kolei zaliczył bardzo dobre spotkanie. 80% w ataku na 10 prób. Gorzej było w przyjęciu, no ale i tak, mimo że nie grał od początku, dołożył 11 punktów, ale no to było za mało na zespół z Hersching, zespół, w którym, przypomnijmy, nie zobaczymy już prawdopodobnie w tym sezonie ani razu Sławomira Zemlika, który niestety zerwał więzadła krzyżowe. Zagrał w pierwszym składzie Tim Peter, no i zagrał bardzo dobrze, bo zanotował 14 punktów. Nawet o jeden więcej od znanego nam choćby z reprezentacji Niemiec Tomasz Trobacha, ale ogólnie był to bardzo dobry występ wszystkich skrzydłowych drużyny z Hersching i to się właśnie przełożyło na zwycięstwo nad tym austriacko-niemieckim zespołem, który co prawda oficjalnie siedzibę ma w Unterhaching, ale większość spotkań rozgrywa w Innsbrucku. No i na koniec jeszcze przenieśmy się na chwilę do Grecji i zobaczmy, jak tam poszło Fabianowi Dżyzdze. No to przede wszystkim poszło mu znakomicie, jeśli chodzi o element zagrywki, bo zanotował aż 4 asy. Ja powiem szczerze, to już nie pamiętam, kiedy ostatnio 4 asy w jednym meczu, a zwłaszcza 3-setowym, tak jak to było tym razem, zanotował rozgrywający naszej reprezentacji. No i dobra postawa na zagrywce Fabiana Dżyzgi i w ogóle dobra postawa całego zespołu przełożyła się na wyraźne 3-setowe zwycięstwo z Etnikosem Peiraja, mimo wielkich starań kanadyjskiego atakującego rywali Casey'a Knighta. Na koniec krótko o wygrajce, tym razem krótko, za chwilę o tym dlaczego. Przede wszystkim chyba wydarzeniem, które naprawdę miało duże znaczenie dla wielu menedżerów, był fakt, że Andrea Gardini w spotkaniu tym zaległym z BBTS-em zdecydował się dać odpocząć Samowidero. Pewnie nie jeden menedżer go miał w swoim zespole, a myślę, że było też sporo takich, którzy na dodatek postawili też na Mateusza Bieńka, no i potem pewnie pluli sobie trochę w brodę. No ale pamiętajmy, że to jest kolejka podwójna i jeszcze nie oznacza to, że w tej kolejce żaden z tych dwóch zawodników nie zapunktuje. Oczywiście rewelacyjny występ Łukasza Kaczmarka musiał się przełożyć na świetny wynik punktowy. Podobnie zresztą jak w przypadku środkowych, tych, o których mówiliśmy w starciu Indykpolu AZS-u z Treflem Gdańsk. Kuba Kochanowski 39 punktów, najlepiej jak na razie punktujący zawodnik tej kolejki. Piotr Nowakowski tylko 1 punkt mniej, czyli tyle samo zresztą co i Łukasz Kaczmarek i Marcin Waliński. A do grona znakomicie punktujących środkowych trzeba również wspomnieć o Srećko Lisinacu, który zdobył tych punktów to akurat 37 z tego co pamiętam. Natomiast no, tak jak wspominaliśmy, będzie krótko, bo po prostu ta 9. kolejka wciąż trwa i gdzieś w jej środku trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski, a wciąż trwa dlatego, że zaliczone do niej będą 2 zaległe spotkania. Mecz wtorkowy w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie Zaksa podejmie Indykpol AZS Olsztyn, oraz mecz środowy w Bełchatowie, tam z kolei PGE Skra zmierzy się z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie. No i zwłaszcza ten mecz wtorkowy zapowiada się niezwykle ciekawie z wielu względów, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, jeśli chodzi o takie smaczki nieco zakulisowe, że Andrea Gardini, czyli przez poprzednie 2,5 roku trener Indykpolu AZS-u, zmierzy się ze swoją byłą drużyną. Na początek może posłuchajmy, co o spotkaniu ze swoim byłym trenerem sądzi Kuba Kochanowski, no bo wiemy, że Andrea Gardini kiedyś znakomity, jeden z najlepszych na świecie środkowy, który, czego Kuba zresztą nigdy nie ukrywał, naprawdę wiele wniósł i wiele mu dał w trakcie tej pracy przez cały poprzedni sezon. No i właśnie, czy będą jakieś sentymenty w momencie, gdy ci panowie spotkają się po 2 stronach siatki? Jakoś nieszczególnie. Faktycznie dużo zawdzięczam trenerowi Gardiniemu, ale teraz już oprócz poprzedniego sezonu nic nas nie łączy. Teraz przez chwilę znowu będziemy wrogami i nie mam zamiaru jakby rozmyślać nad tym meczem pod względem sentymentalnym. Także sentymentów ma nie być. Myślę, że mimo wszystko Zaksa jest tutaj zdecydowanym faworytem. Sądzę, że Andrea Gardini tym razem już nie będzie dawał odpocząć żadnemu z zawodników. Nie popełnił tym samym błędów swojego rodaka Roberto Piatcy, który, przypomnijmy, do Olsztyna nie zabrał Srećko Lisinaca, no i to się skończyło zwycięstwem 3-2 Indykpolu AZS-u. Jeśli chodzi o mecz w Bełchatowie, no tam chyba aż takich emocji nie ma się spodziewać, zwłaszcza po tym, co w niedzielę pokazała drużyna z Zawiercia w Bydgoszczy. Także 9. kolejka Wygraj Polską Ligę Siatkówki skończy się dopiero w środę, a już w piątek zacznie się kolejka 10, no i kolejka, podobnie zresztą jak ta 9, bardzo ciekawa i bardzo też wymagająca wielu różnych kombinacji i dokładnego przemyślenia tego, co się chce zrobić, z jednego prostego względu, czyli takiego, że znowu mamy kilka meczów podwójnych. Tym razem nie będzie już zespołów, które nie punktują w ogóle, ale nie zmienia to faktu, no, że warto mieć w swoich szeregach tych zawodników, którzy punktować mogą 2 razy. W tej 10. kolejce tak naprawdę równie łatwo jest wymienić te zespoły, które zagrają podwójne mecze, jak i te, które tych podwójnych meczów nie zagrają, bo dokładnie połowa stawki ma te mecze doliczone do tej kolejki zaległe, tudzież rozgrywane awansem. No, także na kogo warto zwrócić uwagę? To są zespoły Trefla, Zaksy, BBTS-u, PGE Skry, GKS-u Katowice, Zawiercia, Łuczniczki i Asseco Resovii. No i na pewno ci, którzy już przed 9. kolejką postawili na siatkarzy Zaksy, Skry czy Zawiercia albo BBTS-u, tutaj jeśli chcą mieć podwójnie punktujących zawodników, nie muszą dokonywać specjalnych zmian. Natomiast też zawsze warto zastanowić się, czy czasem nie lepiej postawić na kogoś, kto zagra w jednym meczu, ale zdobędzie w nim dużo punktów. Tak, bo jak pokazała 9. kolejka, tutaj postawienie na tych zawodników, którzy wystąpią w jednym spotkaniu, a na przykład zapunktują w tym jednym spotkaniu bardzo dobrze, może opłacić się bardziej niż wydziwianie z zawodnikami, którzy wystąpią 2 razy, zapunktują 2 razy, ale słabiej. W tej 10. kolejce, jeśli chodzi o te mecze, nazwijmy to regularne, zgodne z terminarzem, specjalnych hitów chyba nie widać. W telewizji zobaczymy mecz Bielska ze Szczecinem. Kolejna szansa BBTS-u na wreszcie pierwsze punkty, no ale Espadon już pokazał w dotychczasowych spotkaniach, że to jest zespół, który chyba mierzy znacznie wyżej niż tylko walka o utrzymanie. No i tym samym przed ekipą wciąż Rastio Hudika, zadanie niełatwe. Zobaczymy mecz z Rzeszowa, gdzie Asseco Resovia podejmie Cerat Czarnych Radom. 2 drużyny znajdujące się w bliskim sąsiedztwie w tabeli, ale jednak chyba no, mimo wszystko, jeśli by Resovia straciła we własnej hali punkty z Ceradem Czarnymi, to rozczarowanie byłoby w Rzeszowie spore. Filipie, jak uważasz? No właśnie, Asseco Resovia ma taką samą liczbę meczów jak Cerat Czarni Radom i bardzo podobną liczbę punktów. O 3 punkty więcej Asseco Resovii. Myślę, że kibice na podpromie powinni spodziewać się raczej 3-punktowego zwycięstwa Resovii. I po tej serii trudniejszych spotkań myślę, że może to być taki pierwszy sygnał dla Rzeszowian, że wracają do wysokiej dyspozycji. 3. kolejne zwycięstwo, na pewno byłby to bardzo satysfakcjonujący wynik dla drużyny Roberta Serniutiego. Z drugiej strony z Lubinem również miało być łatwo, a finalnie tak łatwo nie było, a w Radomiu jest komu pograć. No ale tak, tutaj akurat 3 punkty wydają się być bardziej prawdopodobne. No właśnie, ja myślę, że to wcale nie musi być tak, że będzie to jednostronny mecz. Może być bardzo wyrównane spotkanie. Ciekawe, czy wyrównane spotkanie czeka nas dzień później w hali Urania. Indykpol AZS zmierzy się z Cuprum Lubin. No i tak jak Piotr przed chwilą powiedział o drużynie z Lubina, tam mimo braku Roberta Tekta okazuje się, że jednak są w stanie walczyć, zwłaszcza w momencie, gdy kończy te grat piłek, który dostaje od Michała Masnego Łukasz Kaczmarek. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w Olsztynie. Urania po meczu z Treflem nie jest już niezdobytą twierdzą, ale czy zdołają zdobyć ją siatkarze Cuprum bez jednego ze swoich dwóch najlepszych zawodników? Dla mnie jest to dość wątpliwe, aczkolwiek pytanie też, jak będzie ze zdrowiem w drużynie Indykpolu AZS-u, jak będzie z tą formą, bo po tym jak wszystkim zaimponowała gra AZS-u na początku sezonu, te ostatnie mecze trochę słabsze. To mecze telewizyjne, a w telewizji nie zobaczymy bardzo ciekawego spotkania z tego względu, że zaczyna się taka seria meczów, które bardzo mocno zweryfikują GKS Katowice, czyli obecnego wicelidera Plus Ligi. A pierwszym z tych meczów będzie starcie z PGE Skrą Bełchatów na wyjeździe. No i ciekawe, czy okaże się, że GKS naprawdę jest w tej czołówce nie przypadkiem, nie ze względu na jakiś dobry terminarz, a ze względu na swoje wysokie umiejętności, czy jednak drużyna z Bełchatowa pokaże, że nie, panowie, wracajcie tam, gdzie wasze miejsce. Mecz w Bełchatowie będzie pierwszym z serii tych weryfikujących gdzieś cele GKS-u Katowice, drugi z nich w katowickim Spodku we wtorek 21 listopada z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. O tym meczu więcej powiemy już w następnym odcinku podcastu, natomiast trzeba zaznaczyć, że taki mecz będzie, podobnie jak rozgrywane dzień później mecze PGE Skry Bełchatów z Treflem Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie. Warto zaznaczyć z tego względu, że te mecze również będą wliczone do punktacji 10. kolejki wygrajki. No i trzeba o tym myśleć, zwłaszcza z tego względu, że na przykład w Katowicach, a może przede wszystkim w Bełchatowie możemy spodziewać się naprawdę wyrównanych i dość długo trwających spotkań. I tam można liczyć na to, że zawodnicy z tych zespołów akurat mogą faktycznie tych punktów zdobyć niemało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 8. odcinek 6. seta. Standardowo szukajcie nas w mediach społecznościowych, dyskutujcie z nami, rozmawiajcie o bieżących wydarzeniach. No chyba nic nie sprawia nam większej przyjemności niż możliwość dyskutowania z wami na tematy, które poruszamy w trakcie odcinka. I kończąc już, Michał ma jeszcze do przekazania jedną rzecz. Jak pewnie wszyscy słyszeliście, w grudniu w trakcie klubowych mistrzostw świata zostanie zorganizowany mecz gwiazd Plus Ligi, mecz prawie wszystkich gwiazd, albo w sumie czy prawie wszystkich, to można dyskutować, bo większość tych gwiazd tak naprawdę nie zagra w tym spotkaniu, czyli siatkarze z Zaksy i Skry. No ale wracając do meritum, to trochę tych siatkarzy jednak tam zagra, można ich wybierać w głosowaniu. No ja ze swojej strony mogę zachęcić do tego, co już postulowałem na Twitterze. Głosujcie na Dawida Murka, moim zdaniem, w momencie, gdy mamy wybór taki, a nie inny, gdzie w zespole z północy, czyli zespole od Gdańska aż po Lubin, bo tak to geograficznie zostało podzielone, nie możemy na przykład zagłosować na siatkarzy Skry, no to myślę, że warto zagłosować na tego siatkarza, którego śmiało można nazwać legendą polskiej siatkówki w ramach pewnego ukoronowania jego kariery, bo wiele wskazuje na to, że to może być jego ostatni sezon zawodowego grania w siatkówce, no i myślę, że fajnie byłoby go w takim meczu zobaczyć na koniec. Może dostałby jeszcze szansę zagrania tam nie tylko jako libero, ale jako przyjmujący, tak jak było to przez większość kariery i tak jak wiele lat cieszył nas na tej pozycji w reprezentacji Polski. Także ja do tego zachęcam. Akcja pod hashtagiem Głos na Murka. Dołączajcie, jeśli oczywiście uważacie, że Dawid tym wszystkim, co dla polskiej siatkówki zrobił, na to zasłużył. No a ja co do tego nie mam akurat najmniejszych wątpliwości. I to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że słuchało się nas dobrze. Tradycyjnie już żegna was Piotr Złoch, Filip Korfanty i Michał Kwietko-Bębnowski. Kolejny odcinek już za tydzień.